Dzień dobry, witamy wszystkich na pierwszej debacie online Nowej Trybuny Opolskiej, a właściwie portalu NTO.pl. Przed nami, czy też z nami, Marcin Ociepa oraz Arkadiusz Wiśniewski, którzy spotkają się już niebawem w drugiej turze wyborów w Opolu. I na początek chciałbym ich zaprosić do tego, żeby się przedstawili internautom. Pan Marcin, pierwszy. Proszę bardzo. Marcin Ociepa, to zostało powiedziane. Jestem Opolaninem od urodzenia. Od 30 lat mieszkam w tym mieście. Tu kończyłem szkoły wszystkie, tu kończyłem studia, tu poznałem swoją żonę. Jestem związany z tym miastem od samego początku. Od początku też jestem społecznikiem. Od 16 roku życia tworzyłem, kierowałem organizacjami pozarządowymi. To były organizacje zajmujące się działalnością charytatywną, kulturalną, edukacyjną, naukową. I w końcu też samorządową, i tak trafiłem do samorządu z pewnej niezgody na zastaną rzeczywistość. I wystartowałem w wyborach, zostałem radny. Przez ostatnie 4 lata byłem wiceprzewodniczącym Rady Miasta, pracowałem w komisjach infrastruktury, bezpieczeństwa i porządku, do spraw rad dzielnic. Byłem współtwórcą i wiceprzewodniczącym Rady do spraw rodziny, komisji statutowej, więc ileś tych doświadczeń, jeśli chodzi o samorząd, ale cały czas pozostaję społecznikiem i zawsze to podkreślam, że najpierw jestem społecznikiem, dopiero później politykiem. Dzięki. Pan Arek? Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie do debaty. Arkadiusz Wiśniewski, 36 lat, Opolanin od urodzenia. Tu kończyłem szkołę, tu poznałem żonę, z którą zresztą wspólnie współpracowaliśmy przez jakiś czas. Jestem w tej chwili ojcem również 2-letniego synka Szymona, który jest dla mnie takim bardzo ważnym elementem mojego życia, życia rodzinnego, które jest najważniejsze. Zawodowo były wiceprezydent Opola, uczestniczyłem w ściąganiu inwestorów, ponad 1000 nowych miejsc pracy udało się otworzyć w ostatnich latach w Opolu. Byłem przewodniczącym Rady Miasta, wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Jestem nauczycielem akademickim, pracuję na Uniwersytecie Opolskim. Oprócz tego działałem w innych instytucjach samorządowych, również w samorządzie województwa. Obecnie bezpartyjny, wielki miłośnik zakochany w Opolu. Wielki miłośnik Opola. Okej, to dzięki za przedstawienie, a teraz chciałbym zacząć od gospodarki, bo panowie bardzo dużo mówicie o tym. Na początek mówił pan Arek Wiśniewski, dużo o gospodarce, natomiast teraz pan Marcin. Ale chciałem zacząć właśnie od pana Arka. Jak pan widzi rozwój gospodarczy miasta i w jaki sposób pan chce spełnić tą obietnicę, która padła na początku kampanii, 2000 miejsc pracy? Tak, dokładnie. Ja przez długi czas jestem związany z gospodarką, ze środowiskami przedsiębiorców. Współpracuję i z Izbą Rzemieślniczą, i z Izbą Gospodarczą, Opolską Izbą Gospodarczą. Te środowiska przedsiębiorców to jest środowisko mi bliskie i przez czas mojej aktywności politycznej, społecznej zawsze kierowałem się przede wszystkim tym, aby postawić na gospodarkę. Praktycznie pokazywałem, że to może być w Opolu argument dla miasta, bo dzisiaj Opole jest miejscem, które rozwija się gospodarczo. Pojawili się nowi inwestorzy, ale też świetnie rozwijają się firmy z Opola. Selt wybudował nową, dużą fabrykę, Kamex, Sinbad, to są nazwy wszystkim dobrze znane. Firmy, które od lat działały w Opolu, takie jak Nutricja choćby, one dzisiaj przeżywają rozkwit. Trzeba to kontynuować. Ja cały czas swojej kampanii poświęcam temu, że trzeba postawić na gospodarkę, trzeba zatrzymać młodych w Opolu, trzeba poprawić współpracę z uczelniami wyższymi. To są wyzwania przed gospodarką. Ale wróćmy do tej gospodarki. W jaki sposób szczegółowo? Bo tutaj pan Marcin na przykład mówił, że on już nie chce biur BPO, tylko chciałby innej gospodarki. Pan też chce tej innej gospodarki? Obecnie od roku pracuję w firmie, która zajmuje się innowacjami, więc na co dzień się z tym tematem stykam. To jest jedna z najbardziej innowacyjnych firm na Opolszczyźnie, WTT Polska, działająca w branży chemicznej. Inicjuję w tej chwili powstanie takiego klastra chemicznego w Opolu. Ale oprócz tego oczywiście, tak jak mówię, warto postawić na to, co jest atutem Opola. Zasoby, ludzie, studenci, wykształceni ludzie, którzy coraz częściej są bez pracy. Dla nich praca w sektorze usług, sektorze, który rozwija się świetnie w innych ośrodkach akademickich w Polsce, we Wrocławiu, w Krakowie, w Katowicach, to jest coś, co może być takim warunkiem rozwoju Opola, tego, że zatrzymamy Opolan w mieście. Dodam tylko, jest taka przestrzeń w Opolu na to, aby ten sektor rozwijać. Ulica Ozimska, historia fabryki części samochodowych, która w tej chwili może być zastąpiona przez nowoczesną infrastrukturę biurową, dobrze płatne miejsca pracy w korporacjach międzynarodowych,
taka firma Capgemini już w Opolu jest, więc to jest wyzwanie i sposób na to, aby stworzyć nowe miejsca pracy i kontynuować to, co już w Opolu zacząłem. Okej, panie Jarku, natomiast pan Marcin ma zupełnie inną wizję, i tu, którą chyba przedstawił dopiero w tym tygodniu, tak bardzo mocno. Chciałem, żeby pan ją przybliżył Opolanom, bo szczerze mówiąc hasło fabryki samochodów elektrycznych niektórych zelektryzowało. Chciałem, żeby pan jakby opowiedział, co pan przez to rozumie. I słusznie. Znaczy, najpierw pewne sprostowanie. Ja o gospodarce mówię od samego początku. Myśmy przedstawili trzy filary programu gospodarczego. Musimy powiedzieć, że jest to gospodarka na pierwszym miejscu, rodzima i kreatywna, rodzina, polityka prorodzinna i wreszcie społeczeństwo obywatelskie. I druga tura to jest czas, żeby te tematy pogłębiać. I stąd my zaczynamy od tej gospodarki, bardzo mocno o niej mówimy, bo w gruncie rzeczy ta gospodarka jest najważniejsza. Tak? Znaczy, zadaniem gospodarza miasta, jak sam wskazuje, jest przede wszystkim dbać o gospodarkę miasta, o dobrobyt mieszkańców. I stąd trzeba sobie odpowiedzieć na kilka fundamentalnych pytań. Na takie pytanie odpowiadał jakiś czas temu, kilka lat temu, Wrocław Rafała Dutkiewicza, gdzie tam Dutkiewicz sformułował tą tezę o tym 3 razy T, prawda? Talenty, technologie, tolerancja. I powiedział, że Wrocław musi być miejscem, zagłębiem inwestorów, ale bardzo konkretnych inwestorów. To znaczy musimy się nastawić na innowacyjność, musimy się nastawić na kreatywność w gospodarce. Musimy tak przeprofilować naszą ofertę dla inwestorów, żebyśmy byli miastem atrakcyjnym właśnie dla takiego biznesu. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że jakiekolwiek miejsca pracy są złe. Nie. Wiadomo, że zresztą Opole przeżywało taki czas, że po prostu tych inwestorów brakowało. I stąd my się bardzo cieszymy, że pojawiły się poszczególne firmy, które zajmują się już nawet nieważne czym. Dają miejsca pracy, wytwarzają coś, okej. Okay. Natomiast dochodzimy do takiego momentu, trochę jak do momentu wrocławskiego, to znaczy potrzebujemy też tych innowacji, dlatego że Opole ze względu na swoją wielkość nie jest w stanie jak równy z równym dzisiaj konkurować z Wrocławiem czy z aglomeracją śląską. My musimy być wyjątkowi, my musimy być unikalni, dlatego musimy postawić na tą unikalność. Przykład fabryki samochodów elektrycznych jest właśnie takim przykładem. Dlaczego to się gdzieś tam sprawdziło na świecie i sprawdza także w Europie? Dlatego, że my nie mówimy o sprowadzaniu kolejnej fabryki BMW, Mercedesa czy jakiegoś innego koncernu, tylko tworzenie własnej marki. Tak jak to się stało z marką Solaris, jeśli chodzi o autobusy. Polska marka od pierwszej do ostatniej śrubki, tworzona w Polsce, a rozsyłana na cały świat. Bardzo dobra jakość, polska jakość, tak? I teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie postawić sobie takie ambitne cele. Czyli skracając, chodzi o to, że tak, jesteśmy otwarci i powinniśmy walczyć o każdego inwestora, ale spróbujmy przeprofilować, czyli przygotować ofertę administracji miasta, przygotować ofertę w porozumieniu także z uczelniami wyższymi, tak żeby także inwestorzy z tych branż innowacyjnych mogli pójść w tym kierunku. Ale jak to zrobić? Bo państwo o tym nie mówicie, szczerze mówiąc. Jak ściągnąć tego typu inwestorów? Czy pan ma jakiś pomysł na to? Nie, właśnie... Czyli jeszcze raz. Pierwsza opcja jest taka. Przygotowujemy, mamy tereny inwestycyjne i uzbrajamy jej w różnym stopniu, ale już nie wnikajmy w szczegóły. I poszukujemy inwestora. I sprowadziliśmy producenta makaronów, tak, fast food. Mamy producenta tego, gdzie się składa kłady, tak, Polaris. Okej. Okay. I to jest jeden model. Natomiast to, co zrobił Wrocław w pewnym momencie, to jest przygotował te tereny i przeprofilował całą ofertę dla inwestorów. Ofertę, którą później przecież się przedstawia i na targach, i bezpośrednio w różnego rodzaju misjach gospodarczych, pod kątem gospodarki innowacyjnej. Uwiarygodnił to współpracą, ścisłą współpracą z wyższymi uczelniami, tak żeby były bardzo jasny sygnał. Dlaczego samochody elektryczne? Mamy technikum elektryczne, mamy technikum mechaniczne, mamy w ogóle tradycje piękne na polszczyźnie motoryzacyjnej, na przykład jest wątek Nysy tutaj. Więc to jest już na etapie szkolnictwa średniego, my jesteśmy tego przygotowani. Mamy Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, prawda? Świetnie wyposażone, przygotowane. I dopiero wchodzimy na coś, co już wszyscy wiemy, czyli uczelnie wyższe i przygotowanie inżynierów do tej pracy. A czy to jest cel na, nie wiem, na jedną kadencję? Bo ja miałem wrażenie, że to chyba na dwie. Nie, nie. Ja to mówię, że jeśli chodzi o to konkretnie, to jest cel na dwie kadencje, ale znacznie ważniejsze jest pewne przeprofilowanie się, tak? Niż konkretnie jedna czy druga fabryka. Czy mogę jeszcze, bo tak... Powiem szczerze, bo 8 lat Opolanie mają czekać na te miejsca pracy. Obawiam się, że z tych 120 tysięcy zostanie 100 tysięcy mieszkańców w Opolu. To po pierwsze. Po drugie, 7 lat uczestniczyłem w procesach pozyskiwania inwestorów, współpracy z biznesem i powiem, no, w tym, co zaproponował przed chwilą Marcin, nie ma nic po pierwsze konkretnego, a poza tym niczego nowego. Więc stąd pytanie słuszne z pana strony.
jak to miałoby się odbyć, bo mówimy o marce samochodów w Opole, tak usłyszałem, za 8 lat. Pan Marcin odrzuca Mercedesa, BMW, mówi, że tutaj powstanie to jakaś inna. Nie spłaszczajmy. Bo to pan Marcin chce to sekundkę, sprostować. Jakby to miało wyglądać ten proces. To pan Marcin. Nie spłaszczajmy, tak? Jeszcze każdy inwestor jest dobry i należy walczyć o inwestora. Warto o niego zabiegać, także o te koncerny, o których pan powiedział. I to jedno drugiego nie zaprzecza. Znaczy starania o własną markę, która będzie obudowana pod kątem intelektualnym potencjałem wyższych czy średnich uczelni miasta Opola, w żaden sposób nie neguje normalnej pracy nad pozyskiwaniem inwestorów. Natomiast chodzi o to, żeby położyć nacisk głównie na tą gospodarkę innowacyjną i jest ku temu potencjał, jak pokazują eksperci, którzy są autorami tego programu, że te pewne nasycenie, które mamy na Dolnym Śląsku i na Śląsku jest dla nas szansą, którą musimy skorzystać. Dalej nie wiemy, na czym miałoby to polegać. Ale to myślę, że... Na to, co ja mam panu zarządzenie, teraz wydać prezydenckie. Wyraźnie powiedziałem, przeprofilowanie oferty dla inwestorów, oferty administracyjnej, a także przygotowanie tej oferty w porozumieniu z uczelniami wyższymi, tak żeby do tego doprowadzić. Pytanie, czy dzisiaj mamy taką ofertę z uczelniami wyższymi przygotowaną? No z tego, co mówił między innymi recenzent tego programu rektor Wieloletniej Politechniki Opolskiej, profesor Jerzy Skubis, no nie mamy. To ja tylko dopowiem, to już tak na koniec. Tak na koniec, tak, że przez te lata poszukiwania inwestorów, my bardzo blisko współpracowaliśmy z Politechniką Opolską. Rektor Tukiendorf praktycznie był na każdym, obecny rektor Politechniki, na każdym spotkaniu ale z tymi inwestorami. Ale to pan współpracował z Kubisem właśnie, rektor Tukiendorf jest teraz. Prosiłbym mnie przerywać. Spokojnie. Nie, ale to pan może przerywać. Panie Marcinie, spokojnie. Nie, ja chcę tylko po prostu pokazać rzeczywiście to, że biznes innowacyjny jest na Opolszczyźnie. On zaczyna mieć coraz mocniejsze wsparcie ze strony władz województwa, ze strony uczelni, ze strony władz Opola. I dzisiaj dzięki temu, że udało się sprowadzić IFM Ecolink przy współpracy z Politechniką Opolską, IFM Ecolink buduje centrum badawcze, które rzeczywiście będzie innowacyjne, będzie tworzyło produkty. Fabryka jako taka nie tworzy innowacji. Innowacje tworzą centra badawcze i rzeczywiście tutaj... I w tym się panowie zgadzacie. Rozumiem, że będziecie... potwierdzam swoje doświadczenia. W tym się zgadzacie. Te centra badawcze, które miałyby powstać, to jest rzeczywiście możliwość. I tutaj, tak jak mówię, deklaruję wielkie zaangażowanie ze strony miasta, którym być może będę kierował właśnie dla wsparcia dla tych... Czyli ja mogę od panów taką deklarację usłyszeć, że jak obojętnie kto wygra, to rozumiem, będziecie stawiać na gospodarkę, nawet jako, że nie wiem, jeden nie będzie już prezydentem, a drugi będzie, tak? Będziecie wspierać tego drugiego w szukaniu tych inwestorów? Nie, no bo to jest takie pytanie, myślę, że ludzi też interesuje, tak? Jak wy to widzicie? Czy na przykład będzie cały czas kłótnia, czy jednak nie? Czy będzie wspólna współpraca po wyborach? Już tak przechodzę do zupełnie innej... Czy państwo widzicie taką możliwość, żebyście wspólnie na przykład szukali tych inwestorów? No oczywiście, jeżeli mówimy, że miasto jest najważniejsze, tak? Że dobro tego miasta jest najważniejsze, że poświęcamy jakąś część naszego życia rodzinnego i zawodowego, by zaangażować się w sprawy publiczne szerzej, to tak żeby nie tylko po to, żeby sprawować jakieś urzędy, tylko żeby osiągnąć bardzo konkretne cele, które będą celami nas wszystkich mieszkańców miasta Opola. W związku z tym ta deklaracja współpracy zgoda? Musi Możemy być się do tego, znaczy, do tej jednej rzeczy zgodzić? Znaczy ja jeszcze raz podkreślam, od lat tymi tematami się zajmuję i cieszę się, że Marcin w ostatnim tygodniu kampanii odkrył ten temat, eksploruje go, chce współpracować, bardzo mnie to cieszy, ja się z chęcią podzielę z nim swoimi doświadczeniami i wciągnę go do tej współpracy. Jeżeli ma to pomóc Opolu, to będzie bardzo miło. Okej, to może przejdźmy do tematu, gdzie panowie się bardziej zgadzacie. Znaczy, ale jak wygram, to rozumiem, że też mogę liczyć na wsparcie. Oczywiście, bezwzględnie. No to najważniejsze. Dzięki. Natomiast przejdźmy do tematu, którego też wielu pana interesuje. W naszym sondażu, który przeprowadzałem to na dużej próbie, bo ponad 600 osób, czy nawet 1000, o ile dobrze pamiętam, wyszło nam na to, że ludzie, czy też mieszkańcy Opola nie chcą sprzedaży energetyki cieplnej Opolszczyzny. Panowie, tutaj muszę to przypomnieć, bo myślę, że tu niektórzy Opolanie zapomnieli. No byliście zwolennikami tej sprzedaży, ja to dobrze pamiętam i pan Marcin głosował za tą uchwałą, pan Arkadiusz był wtedy w zarządzie i też wspierał jakby proces prywatyzacji. Natomiast w obecnej kampanii jesteście już teraz, im jest bliżej do tej ostatecznej, mam wrażenie, do tego ostatecznego, do tej drugiej tury, to państwo już jesteście bardzo mocno na nie. I chciałbym na początek pana Arka zapytać, dlaczego pan zmienił zdanie? Tak, jasne. To mówiąc wprost, cały czas mówiliśmy przede wszystkim o tym
prorozwojowym elemencie, który jest potrzebny, jeżeli chodzi o politykę miejską, czyli trzeba poszukać dodatkowych pieniędzy na to, żeby mieć wkład do funduszy europejskich, żeby móc skorzystać z funduszy centralnych, żeby z każdej złotówki zrobić trzy kolejne dla budżetu miasta. Stąd pojawiła się propozycja prywatyzacji ECO i celem nie była prywatyzacja ECO, ale celem było poszukiwanie pieniędzy na rozwój miasta. Tak? Zastanawiając się 2 czy 3 lata temu nad tym, skąd to można wziąć, wydawało się, że jest to pomysł, który może zapewnić Opolu dodatkowe pieniądze na rozwój i pozwolić choćby zaspokoić te oczekiwania, które są związane z budową przeprawy przez Odrę czy obwodnicą południową i innymi potrzebami, które są w mieście. Natomiast sam proces prywatyzacji pokazał, że ta droga prowadzi jednak do tego, że spółka może stać się, wbrew tym naszym wcześniejszym zapewnieniom, może stać się obiektem przejmowanym przez konkurencję i de facto zlikwidowanym. Więc ja stanowczo powiedziałem nie. Powiedziałem, że trzeba uwzględnić zdanie pracowników, trzeba zadbać o dobro miasta, a pieniądze na sfinansowanie tego rozwoju, o którym mówimy, załatwimy w inny sposób. A konkretnie to 3 miesiące temu powiedziałem, weźmiemy zastaw pod akcję ECO, miasto zostanie dalej właścicielem akcji, natomiast będzie finansowało rozwój z kredytu uzyskanego z zastawu na tych akcjach. To jest normalna procedura gospodarcza, często stosowana. Oczywiście do niej przyda się wycena ECO przeprowadzona przez Urząd Miasta w ostatnich miesiącach i być może wreszcie poznamy tą wycenę akcji, bo ja jej nie znam. A pan ją jeśli pan wygra, pan ją ujawni? Tak, myślę, że to już nie będzie żadną tajemnicą wtedy, bo przecież zmieniamy kierunek. Ja mówię stop prywatyzacji ECO zdecydowanie. Pieniądze znajdziemy w inny sposób. Przepraszam, natomiast mam czas goni trochę, więc przerwę mi wszystko, ale czy panu Marcinowi ten pomysł, który pan Arek prezentuje, się podoba? Nie, no w gruncie rzeczy to jest pomysł na dalsze zadłużanie miasta, tak? Tak bym powiedział, no bo fajnie, że znajdziemy pewien zastaw, ale w gruncie rzeczy mówimy o dalszym zadłużaniu miasta. Ale wracając do ECO, rzeczywiście jest tak, że ta zgoda, która była do tej pory dawana, była zgodą na to, żebyśmy się dowiedzieli, ile jest warta ta spółka i co mają do zaoferowania potencjalni nabywcy, prawda? Bo nie mówimy o prywatyzacji tak naprawdę, tylko o sprzedaży tych części akcji, których mamy, tak doprecyzowując. I uważam, że to jest istotne. Natomiast powiem tak, zaczynaliśmy dobrze, bo na początku został przedstawiony taki memorandum przez prezydenta czy przez zarząd miasta, którym też był Arkadiusz Wiśniewski, którego wynikało, że no okej, że sprzedamy, a pieniądze zostaną przeznaczone na bardzo twarde rzeczy. Znaczy nie było konkretów, ale nie będą wydawane na przykład na akwaparki, czy nie będą to miały być środki, które nie będą generować, czy inwestycje, które nie będą generować kolejnych kosztów, że będą wydawane na drogi do uzbrojenia, terenów inwestycyjnych itd., itd. Czyli na coś, co nas nie będzie kosztować, odwrotnie, ma nam przynieść zyski. I to jest w ogóle cała filozofia rozmowy, która powinna dominować w tej debacie. To znaczy, dlaczego my chcemy sprzedawać energetykę cieplną, czy te udziały w ECO. I że jedynym uzasadnieniem jest to, że jest plan, bardzo szczegółowy, bardzo precyzyjny, jak zamienić nasze aktywa w ECO na taką samą albo większą liczbę miejsc pracy, które potencjalnie utracimy w ECO, i większą liczbę, większe wpływy na przykład z podatków, niż mamy dzisiaj z dywidendy. Prawda? I tak było na początku. Później z czasem ewidentnie dochodziło do sytuacji, gdzie przemy przede wszystkim w stronę decyzji bez głębszego uzasadnienia. W związku z tym, póki tego uzasadnienia nie ma, to absolutnie co powinno pozostać w ręku miasta. Znaczy ja nie widzę dzisiaj takiej możliwości, żeby zamienić te aktywa na coś lepszego. Ale czy ja dobrze rozumiem, że po wyborach, jak pan strzelam teraz, tak, pan przygotuje taki plan, jako przyszły prezydent, taki plan wydania tych pieniędzy, nie, to pan jednak będzie za sprzedażą? Czy ja dobrze rozumiem? Nie. Na pewno w przyszłej kadencji ECO nie powinno zostać sprzedawane, tak? A to za co państwo chcecie, nie wiem, rozbudować Opole? No bo panowie znacie sytuację finansową miasta. Ja tak sobie spojrzałem, budżet na przyszły rok i tam 266 milionów z zadłużenia budżetu miasta jest planowane. On oczywiście nie będzie osiągnięty, bo no, z reguły miasto nie osiąga, gdzie nie wydaje tak dużo pieniędzy na inwestycje w ciągu roku, ale jednak to zadłużenie z roku na rok rośnie. To skąd brać pieniądze na rozwój, jeśli są takie wyniki finansowe? To może zacznę od pana Arka. Może teraz pan Marcin powie. No dobra, no ale śmiało, jasne, to bo ja już to powiedziałem, dlatego byłem ciekaw odpowiedzi pana Ociepy, bo on nie umiał tego wypowiedzieć. Ja powiedziałem, że
idziemy w kierunku zestawu na akcjach ECO. To może zestaw dotyczyć 10, 5, 15% akcji ECO. On będzie ustanowiony w zależności od potrzeb miasta inwestycyjnych. Chcę dyskutować z Nową Radą Miasta o tych priorytetach inwestycyjnych. Te dyskusje już się powoli odbywają, bo z klubami radnych rozmawiamy. I w tym kierunku będę szedł. Przypomnę również, że ECO jako spółka uzyskuje wysoką dywidendę, wysokie zyski co roku, wypłaca z tego tytułu miasto dywidendę. I jest to dobry pomysł na to, żeby spłacać odsetki od kredytów, nie zadłużając przesadnie miasta. Ja jeszcze raz powtórzę. Szukaliśmy sposobu na sfinansowanie rozwoju miasta. Ja na ten rozwój konsekwentnie stawiam. Mam pomysł na to, jak o ten rozwój zadbać. Mam doświadczenie, które wykazałem będąc wiceprezydentem miasta w zakresie dbania o rozwój gospodarczy miasta. No, mój konkurent ucieka od tej odpowiedzi. Ale to dajmy mu szansę. Dlatego go poprosiłem o... Dajmy mu szansę, no, żeby nie było, że jeszcze, właśnie. Jeszcze tu jestem. Proszę się nie bać. Nie, znaczy, od czego pan redaktor zaczął pytanie? Od podania kwoty tego długu zadłużenia miasta, więc absolutnie ja bym przestrzegał jednak przed dalszym zadłużeniem miasta. Znaczy, osiągnęliśmy pewien kwot. Zresztą w tej kadencji dość mocno to się posunęło. Mam do czynienia z pewnym tąpnięciem w tej kwestii. I naprawdę powinniśmy zacząć uważać, żeby jednak nie pójść w kierunku inwestycji, które mamy i obserwujemy w wielu innych miastach, gdzie mamy olbrzymie koszty bieżące, wydatki bieżące, a kurczą nam się możliwości. Więc ja bym po pierwsze zaczął od tego, jak należy doprowadzić do większych oszczędności w samym mieście. I tu należy na pewno przeprofilować funkcjonowanie miasta, bo z pewnością są środki, które można po prostu wydawać lepiej. Ten bardzo konkretny postulat Centrum Usług Wspólnych, tak? Czyli tych zakupów grupowych, o których myśmy już od pierwszego roku kadencji, jeden z pierwszych moich interpelacji. Postulat posła Jarmuziewicza, ja pamiętam. Nie, no myślę, że jest to postulat być może wypowiedziany w kampanii przez niego, natomiast to jest jedna z moich pierwszych interpelacji w tej kadencji, w poprzedniej kadencji, która się skończyła. Była o to, żebyśmy zastanowili się na tym, jak robiąc zakupy, jeśli chodzi o prąd, o ochronę i wiele innych kwestii, gdzie można zaoszczędzić, żeby robić te zakupy grupowe. Mamy mnóstwo szkół na przykład, tak? I różnych jednostek miejskich, które dzięki takiemu Centrum Usług Wspólnych mogłyby trochę zaoszczędzić. Więc ja bym wolał, żebyśmy zaczynali jednak od gospodarskiego podejścia, czyli żebyśmy tam, gdzie widzimy, że pieniądze nam przeciekają przez palce, żebyśmy szukali, jak mądrze to uporządkować. Po drugie, trzeba mądrze gospodarzyć tymi środkami, które mamy. Jeżeli sięgać po zadłużenie, no to w sposób roztropny, a nie na taką skalę, o której tu jest mowa, jeśli chodzi o zastaw pod udziały ECO. To ja tylko dopowiem dwa fakty. Pierwszy fakt taki, że mówimy o inwestycjach rzędu 200-300 miliarda złotych, nawet jeżeli mówimy o obwodnicy południowej. Na papierze możemy zaoszczędzić 500 000, 100 000 złotych, więc jeszcze raz zadam pytanie, skąd te środki na sfinansowanie tych inwestycji. I druga rzecz, miasto co roku jest badane przez agencję Fitch, która ocenia poziom zadłużenia miasta i co roku miasto w tych rankingach wypada dobrze i bardzo dobrze. Mówiąc o tym, że nie ma zagrożenia zadłużeniem miasta, więc prosiłbym pana o ciebie, żeby nie straszył Opolan zadłużeniem, do którego jako koalicjant PO przez ostatnie 4 lata wielkim dopuścił, bo tak należałoby wnioskować. Miasto nie jest zadłużone na niebezpiecznym poziomie. Miasto realizuje wielkie inwestycje w ostatnich latach, żeby przywołać bibliotekę, amfiteatr, cały program odryw rzeki, remonty mostów i to są pieniądze, które były wydane z sensem. Pan też w tym uczestniczył. Proszę się od tego nie odwracać i nie straszyć Opolan wielkim zadłużeniem, które miasto ma, bo przecież mówi pan Tadeuszem Jarmuziewiczem w tej chwili niepotrzebnie. Może pan nie zrozumiał tego, co powiedziałem, bo rzeczywiście, kiedy byliśmy koalicjantami, bo pan tak mówi o tym koalicji, ale przez 3 lata z tych 4 to pan był moim koalicjantem, to chcę panu powiedzieć, że właśnie podsumowujemy kadencję i mówimy tak, zbudowaliśmy, mamy amfiteatr, mamy bibliotekę, mamy ileś inwestycji, które mają charakter rekreacyjny albo kulturalny, czyli z definicji nie przynoszą zysków wymiernych w pieniądzach, tylko zupełnie inne. I to nie były złe inwestycje, były bardzo dobre inwestycje, z których powinniśmy być dumni. Natomiast teraz pan redaktor, jak zrozumiałem, pyta o kolejną kadencję,
o to, czy my nie powinniśmy trochę przeprofilować naszych priorytetów. Tak? I w tym sensie uważam, że powinniśmy zacząć zwracać uwagę na to, że budynki, które budujemy, jednak generują koszty i warto o tym pamiętać. Ja bym jednak nie przechodził dalej, bo akurat jestem bardzo często, rozmawiam z panią skarbnik, która mówi wprost, że ma pan rację, kłopotem nie jest dla miasta strasznym, to duże zadłużenie, coraz większe co roku, ale kłopotem jest... Ale za chwilę może być, nie? To jest... o to właśnie chodzi. To się z panem Maciejem zgadzam. Rzeczywiście pani skarbnik na każdej sesji uczula albo jej służby, że dochodzimy do pewnego progu, gdzie będzie problem, czyli duży problem, więc zbliżamy się do tego. Jeszcze oczywiście mamy pewien luz jako miasto, ale pani skarbnik cały czas panom tłumaczy i ostrzega, żebyście państwo pamiętali i na przykład, przepraszam, że teraz to powiem, ale na przykład nie budowali kolejnego centrum kongresowego albo amfiteatru, tak? To o to głównie chodzi, bo one generują koszty, a niestety zysku z tego nie ma. Tak, tak panie redaktorze, ale nie topmy się w oparach absurdu i nie uznawajmy, że zaoszczędzimy na papierze i wybudujemy z tego obwodnicę za miliard złotych. No, tych konkretów po raz kolejny nie, brakuje. Nie padło chyba, ja nie pamiętam, że padło pomysł na sfinansowanie tych inwestycji. Konkretnie nie, to prawda. Pan Marcin się zdenerwował, przepraszam, moja kolej. Pan Marcin się zdenerwował ewidentnie, natomiast pytanie było proste i nie padło na nią odpowiedź. Skąd wziąć pieniądze na rozwój Opola? Ja jeszcze raz, tak jak mówię. To tylko przerwę teraz, bo to też rzeczywiście rozumiem, że może panom jakoś podpowiem, że macie państwo możliwości aplikowania do funduszy unijnych, rządowych, rozumiem, tak? Polskie inwestycje rozwojowe, rozumiem, że tych funduszy. I że rozumiem, że tam tych pieniędzy będziecie szukać, bo to może nie padło, ale podejrzewam, że państwo chcieliście o tym powiedzieć. Znaczy inaczej mówiąc, miasto ma przede wszystkim program aglomeracji i to jest wielkie wyzwanie, któremu trzeba podołać. Oczywiście środki centralne to jest dobry kierunek. Przypomnę, że tydzień temu wyszedłem z propozycją do polskich posłów. Poszukajmy razem, jako miasto Opole, prezydent miasta, tak? Poszukajmy razem środków w centrali na sfinansowanie budowy obwodnicy południowej, tak jak się to stało w Nysie. To są propozycje konkretne. To są propozycje, które też będą wymagały wkładu własnego. Tu jest pytanie, skąd wziąć pieniądze na ten wkład własny. Tu panie Marku przerwę, ponieważ to się idealnie wpisuje w kolejne pytanie. I tutaj chciałem zacząć od pana Marcina, bo pan Marcin podkreśla, że podpisał się pod protestem przeciwko budowie trasy na Bolko, a pan Arek tego nie zrobił. Chciałem zapytać, skąd taka decyzja i wręcz wezwanie, prawda, chyba z tego sprawy w kampanii to padło, żeby jednak pan Arkadiusz się określił w tej sprawie. Tak, dlatego że ta deklaracja, o której pan mówi, była konsekwencją tej pierwszej. Znaczy, ja byłem pierwszym kandydatem w tej kampanii, który rzeczywiście bardzo jasno, zresztą na wiadukcie na Struga, zadeklarował, że tak musimy stawić na obwodnicę południową. Myśmy przez ostatnie lata byli świadkami dyskusji nieustannie wokół tych trzech wariantów, które się już prawie każdy Opolanin zna, tak? Czyli obwodnica południowa, trasa bolkowska, trasa przez pasie Kasienicówkę. I konsekwencją, i byłem tym pierwszym kandydatem, który powiedział, obwodnica południowa to jest nasze zadanie strategiczne i już nie wiem, czy mam uzasadniać teraz, ale generalnie to jest odpowiedź, że tak, po tej całej dyskusji należy postawić właśnie dokładnie na tą inwestycję. I konsekwencją tego jest deklaracja, że w takim razie rezygnujemy z tych dwóch pozostałych teraz, tak? Już całkiem pan rezygnuje? Jeśli na przykład pan zostanie, rozumiem, to nigdy te koncepcje już... Bądźmy realistami. De facto powrót do rozmowy o kolejnej trasie średnicowej przez Odrę to jest horyzont kilkunastu lat. Jeżeli postawimy dzisiaj na budowę południowej, to dopiero to jest horyzont, no myślę, że nie drugiej, nawet trzeciej kadencji. Pan Arek nie podpisał tego, chyba jako jedyny z kandydatów, prawda, z tego co pamiętam. Czemu? Poszedłem krok dalej, bo tak jak mówię, wystąpiłem do posłów opolskich o to, żeby wspierali budowę obwodnicy południowej, aczkolwiek ja bym chciał jeszcze raz podkreślić to, co już powiedziałem w jednej debacie. Obwodnica południowa nie jest pomysłem na rozwiązanie problemu korków w Opolu, a tego się przede wszystkim domagają Opolanie. Korki są w centrum miasta, obwodnica ściąga ruch tranzytowy. Ten ruch, ten korek, który jest na Piastowskiej, przez to, że wybudujemy obwodnicę piastowską południową, może się nie zmniejszyć, bo to jest obwodnica, która będzie wyciągała ruch tranzytowy, tirów, pojazdów ciężkich itd., itd. Ten, który przejeżdża z Opola do Wrocławia na Górny Śląsk. Urząd Miasta ma takie analizy, które pokazują, i ja też miałem okazję się z nimi zapoznać, analizy, które pokazują to natężenie ruchu, skąd, gdzie i dlaczego. W związku z tym jakiś czas temu Urząd Miasta też wyszedł z inicjatywą opracowania trzech koncepcji budowy przepraw przez Odrę i nie wiem, czy teraz ta deklaracja pana Ociepy oznacza, że one trafią do śmieci. Ja mam ponad 300 tysięcy złotych Urząd Miasta na te analizy wydał. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w tej chwili prowadzi postępowanie w sprawie tych analiz.
Nie wiem, czy pan Ociepa się zwróci o. Przerwę, muszę, bo musimy trochę pędzić czasem. Nie, ale... Czyli właśnie chciałem o to zapytać. Czyli pan, rozumiem, nie wyklucza tej drogi przez Bolkę? Znaczy, ja mówię rzecz konkretną. Ja poszedłem krok dalej. Ja chcę rozwiązywać problemy, nie tylko o nich mówić. Ale tak prosiłbym o takie precyzyjne odpowiedzi na pytanie. Nie... Bo rozumiem, że pan Marcin, pewnie wielu osób też na to czeka. Czy pan ją całkowicie wyklucza, czy jednak widzi pan możliwość, kiedy przyjdą. Panie redaktorze, odpowiedź jest prosta. To jest ekstremalnie kontrowersyjna decyzja i ja absolutnie nie chciałbym jej podejmować. Nie, dlatego konkretnie biorę się za kolejne tematy. Tak? Jednym z pierwszych spotkań, które zrobię w ratuszu, będzie spotkanie właśnie z opolskimi posłami, bo to w ich aktywności upatruję szansy na to, żeby zbudować obwodnicę południową. Czyli ja rozumiem, że zgadzacie się państwo, że tak przerwę znowu, bo to trochę z tym czasem pędzimy, ale że zgadzacie się, że na razie jest najważniejsza dla nas obwódnica południowa dla obu panów, tak? Ja bym poczekał spokojnie. Jasne. No też jasne. Mój szanowny konkurent się trochę chyba zakłócił, kiedy mówił o tym, bo najpierw, że tak, że obwodnica południowa, później obwodnica południowa nie jest receptą, bo będą korki w centrum i ona nie załatwi tych korków. No więc trzeba wybrać kolejność. To się do tego sprowadza. Prawda? Ja czy uważam, że myśmy za dużo dyskutowali o kolejności, więc trzy trafią do śmieci. Przepraszam, jak zacznie pan analizować jedne, to te dwie trafią do kosza. Prawda? Albo będą pewnym fundamentem pod kolejne decyzje. Więc to jest lekki populizm. Jeżeli mówimy na obwodnicę południową, to właśnie dlatego, że my wiemy, że najpierw się domyka ring, najpierw się wyprowadza tranzyt z centrum miasta, a także komunikuje dzielnice peryferyjne, bo też o tym nie zapominajmy, że częściowo ci mieszkańcy nie będą musieli wjeżdżać do centrum, żeby się przemieszczać pomiędzy różnymi krańcami miasta. Więc obwodnica południowa częściowo na pewno rozładuje ruch w centrum miasta. Natomiast mówiąc w skrócie, nie można doprowadzić do sytuacji, sprowadzać dyskusję o budowie drogi tylko i wyłącznie do korku. Przepraszam, wszędzie na świecie budowa dróg, budowa infrastruktury ma być impulsem rozwojowym i dlatego tak ważne jest, żebyśmy najpierw postawili na obwodnicę południową. A pan, że panie Marcinie, a pan wie w ogóle, ile ma cała ta obwodnica kosztować? Tak? Czyli żeby zamknąć ten ring, bo tam się mówiło nawet o kosztach, nie wiem, ja strzelam teraz, 1 000 000 000 zł, tak? To są jakieś niepotyczne pieniądze. Według ostatniej informacji, które podawał Miejski Zarząd Dróg, to jest 700 milionów. Ale oczywiście to się będzie mieć, bo to jest tak duża inwestycja. Tak? Znaczy mi podano 600-700 milionów. Wysłuchuję tych nieprzyjemnych, niekulturalnych uwag od pana Marcina, ale ze spokojem, bo rzeczywiście przede wszystkim brakuje mu doświadczenia i to wychodzi. To znaczy, żeby móc budować obwodnicę południową, trzeba zakończyć postępowanie prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Może się tak zdarzyć, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powie nie, bo są tam jakieś lęgowiska ptaków, jakiekolwiek jeszcze inne obiekty, które mogły być naruszeniem tego status quo w środowisku. Więc ja jeszcze raz podkreślam, nie przerywałbym tych prac, nie marnowałbym tych 300 tysięcy złotych, poczekałbym na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo to jest element procesu inwestycyjnego. Wie o tym, bo jest młodym człowiekiem, jeszcze nie miał doświadczenia realizować inwestycji, więc wydaje mu się, że można kartką na kartce palcem narysować drogę i w ten sposób ją zbudować. Natomiast ja myślę, że doświadczenie mi to podpowiada, że jednak przed szafowaniem, przekreślaniem poczekałbym na te decyzje i wtedy szybko zabrał się na dyskusję z mieszkańcami, bo proszę pamiętać, że całe południe Opola oprotestowało również przebieg obwodnicy południowej. Poczekałbym na dyskusję z Opolanami i wtedy szybciutko wziął się za robotę. Tak jak mówię, prace związane z pozyskiwaniem funduszy, z poszukiwaniem dodatkowych pieniędzy można rozpocząć już dzisiaj, bo tutaj niebezpieczeństwa nie ma. To idzie równolegle do prac Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ostatnie słowo, jeśli mogę prosić, żeby się zakończyć. Nie, no, bo pan próbuje na siłę mnie obrazić, ale myślę, że wszyscy to widzimy. No, rozmowa jest... Panie Marcinie, ja pana bardzo lubię. Nie, no tak. Jest pan sympatycznym, młodym człowiekiem. Kiedy pan stawał u nas na Komisji Infrastruktury, to myśmy właśnie o tym rozmawiali, nie wiem, czy pan wie, tak? Przez 4 lata pracowaliśmy, zanim pan został wyrzucony z ratusza, właśnie w Komisji Infrastruktury, właśnie nad tymi tematami. W żaden sposób co pan powiedział, nie przeczy tezie, którą wygłosiłem, że najpierw się trzeba decydować na obwodnicę południową. Każda inwestycja ma przeszkody. Tylko sztuką jest te przeszkody omijać. To bądźmy jeszcze w temacie komunikacji, bo w Opolu przez lata stawiano na autobusy, teraz w kampanii się pojawił tramwaj, ale panowie też, chyba nie pan Marcin, ale pamiętam, widziałem pana ulotkę, pan sugerował, żeby stawiać na kolej aglomeracyjną, to jest strasznie trudne, ale chciałem pytać, czy pan dalej z tego pomysłu nie zrezygnował i czy widzi pan taką nie, dlatego ma więcej. W czasie mojej obecności w ratuszu zadbaliśmy o to, żeby nawet poszukać finansowania na to.
programie aglomeracji opolskiej w tak zwanych ZIT-ach, czyli zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, taka złożona nazwa, jest dofinansowanie do tak zwanych węzłów przesiadkowych, które mają być takim zaczynem tego całego układu aglomeracyjnej kolei, tak? Bo wiemy, że dzisiaj sporo z pojazdów, które wjeżdża do Opola, samochodowych, ta liczba mogłaby być zmniejszona, bo przyjeżdżaliby autobusami, przyjeżdżaliby pociągami, które są. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to są nakłady, to jest wyzwanie, że te tory też mają swoje obłożenie, więc ja nie mówię, że to się ma wydarzyć w rok, dwa, że konsekwentnie trzeba krok po kroku realizować program wykorzystania tej linii kolejowej, która już w Opolu jest. Nie brnąć, wtedy jeszcze dyskutowaliśmy z posłem Jarmuziewiczem, nie brnąć fikcję. Mamy wybudowaną infrastrukturę, skorzystajmy z niej. Poseł Jarmuziewicz chciał nową infrastrukturę powielać, budować ją jeszcze po raz kolejny. Nie, dla rozwiązania problemu korków, który tak bagatelizuje pan Ociepa, ja uważam, warto również o tym kierunku pomyśleć. Natomiast trzeba robić to z głową. Pierwszy krok został już wykonany. Te pieniądze z aglomeracji trzeba będzie wykorzystać. Ja mam pomysł, jak je wykorzystać na pewno i będziemy to rozwijać. Pan Marcin faktycznie bagatelizuje korki? Bo tak jak słyszę. Nie, pan Arek ewidentnie debatuje sam ze sobą tutaj. Natomiast chcę powiedzieć tak, nie, to może ja wyjdę, bo jak... Nie, pan na pewno sobie poradzi w debacie, ewidentnie, bo sam sobie dopowiada i dopowiada, zaraz przejmie pana rolę, proszę uważać, panie redaktorze, ale chcę powiedzieć coś innego, że absolutnie tu się zgadzam. Myśmy mówili o tym, że konieczne jest wykorzystanie infrastruktury kolejowej, którą mamy, czyli nie kładzenie nowych szyn, tylko już mamy. Wykorzystanie infrastruktury także, jeśli chodzi o przystanki. Mamy do czynienia z dzielnicami oddalonymi od centrum, dla których taki pociąg miejski jest realną alternatywą, tak? Czy kilka minut dojazdu z Opole Grotowice do Opole Główne, czy z Dambonia na Opole, przez Opole Zachodnie na Opole Wschodnie, jest realną alternatywą kilkuminutową dla kilkudziesięciu minut w samochodzie. Jakby tutaj myślę, że będziemy współpracować, bo to na pewno jest dobry kierunek, oczywiście mając świadomość wszelkich trudności związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Przyznam szczerze, że tu pan Marcin Ociepa poszedł konkretnie niż ja, bo nawet zaplanował sprzedaż drożdżówek na Dworcu Wschodnim, więc widzę, że bardzo, bardzo tak, konkretnie i realnie planuje właśnie to, co dla Opola. Gratuluję poziomu, gratuluję. Okay, no dziękuję serdecznie. Bardzo mi miło. Dobrze, cieszę się, że pierwszy raz pan mnie docenił w tej debacie. Panowie, mówicie często o tym, co chcielibyście zrobić, ale ostatnio pan Janusz Wójcik, były radny, zwrócił uwagę na coś, o czym też panowie mówicie, że w Opolu brakuje takiej pozytywnej energii, żeby do czegoś ludzi przekonać. Generalnie mamy w mieście cały czas protesty. Nie wiem, czy pewnie to już państwo też zauważyliście, tak, że przeciwko czemuś. Cmentarz nie, trasa nie, droga nie, dom, nie wiem, dom, mieszkania też nie, jakieś socjalne. Czy państwo macie pomysł, bo to chyba jest klucz też dla waszej przyszłej prezydentury, jak przekonać ludzi do tego, żeby oni chcieli inaczej, żeby chcieli wasze pomysły wspierać. Czy macie na to pomysł w ogóle, tak? Jak to zrobić? Jak ludzi jakby też aktywizować? Bo pan Marcin aktywizuje poprzez Rady Dzielnic, to trzeba mu przyznać, to jest jego taki, no powiedzmy, konik, bym powiedział, autorski pomysł, ale jak tu przekonać ludzi do inwestycji, tak? Żeby oni chcieli na przykład, strzelam, za tą obwodnicą mimo wszystko przekonać ich do tego przebiegu, który wy im zaproponujecie. Czy pan ma jakiś pomysł na to? Ja powiem tak, nie przypadek mamy. Jestem tym kandydatem, który ma jeden z filarów, to jest społeczeństwo obywatelskie. I to nie dlatego, że to jest ładnie brzmiące hasło, tylko że to jest realny problem. Czy mieszkańcy poczuwają się do odpowiedzialności, do współwłasności miasta, tak? To jest ważne, żeby mieszkaniec nie był petentem, nie był klientem, tylko był współwłaścicielem miasta. I my mnożymy, staraliśmy się walczyć o mnożenie narzędzi, które będą służyć partycypacji obywatelskiej. Tak? Rady Dzielnic to jest tylko jeden z przykładów, ale bardzo dobrze sprawdzający się w tych dzielnicach, które do tej pory były marginalizowane, tak? Były traktowane jako trochę gorsze. To nie jest tylko poprzednia kadencja, ale w ogóle myślę, że tu trzeba docenić pana prezydenta Zybaczyńskiego, który powiedział, że to jest ważne, żeby odwrócić ten proces marginalizacji. Rady Dzielnic są procesem upodmiotowienia mieszkańców. Ale myśmy mnożyli te narzędzia, tak jak powiedziałem, te kwestie tego konkursu nawet dla wspólnot mieszkaniowych odmieść swoje podwórko. No drobna sprawa, ale one aktywizują mieszkańców. One dają im narzędzia troski o swoje najbliższe otoczenie. Więc jeżeli władza będzie mniej agresywna, tak jak tutaj mieliśmy okazję zaobserwować, a będzie traktowała mieszkańców jako partnerów, jako współwłaścicieli miasta, to na pewno zupełnie inaczej będzie to wyglądało. Ja zaproponowałem, żeby wzorem wielu polskich miast powołać Biuro Dialogu Społecznego, czyli takie biuro, której małą, mobilną jednostkę odpowiedzialną tylko i wyłącznie za dialog z mieszkańcami, za komunikację, za to, żeby oni się nie dowiadywali o tym, że jest wyłożony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przepołowionej kartki wiszącej ledwie na jakimś słupie, tylko żeby się dowiadywali od miasta, żeby
te konsultacje miały naprawdę poważny charakter, żeby oni się czuli poważnie traktowani. Plus coś, co ja uważam, że też nie, jeżeli się mądrze to robi, to nie jest to żadnym zagrożeniem, mianowicie referenda miejskie. Tak? Jeżeli mamy jakieś fundamentalne sprawy, fundamentalne spory o znaczeniu ogólnomiejskim, to czemu nie poddawać to pod referendum? Mamy przykład na przykład ECO. Tak? Ja uważam, że to jest taki temat, gdzie wszyscy są naprawdę bardzo dobrze poinformowani w tej sprawie, mają każde swoje zdanie, to czemu nie zapytać mieszkańców? I pan zapytał, zrobi pan taki referendum, gdy pan wygrał? Znaczy, jeżeli będzie wróci temat sprzedaży ECO, jak najbardziej. Ja uważam, że takie sprawy absolutnie to jest poważne traktowanie mieszkańców, a nie, że mnie wybieracie i na 4 lata dajcie mi spokój. Nie. Czy takie biuro, o którym mówi pan Marcin, to dobry pomysł, pana zdaniem? Znaczy, ja powiem tak, że no, marnowany jest potencjał, znaczy jest już biuro organizacji pozarządowych i dziwię się, że Marcin, korzystając, współpracując z tym biurem organizacji pozarządowych, nie wpadł na taki pomysł, nie zrealizował, żeby drogą tamtego biura bardziej sprawnie współpracować z mieszkańcami. Powiem tak, bo to, o czym pan Wójcik mówił, to jest rzecz, na którą przecież ja już dawno temu zwróciłem uwagę. Stowarzyszenie Opolana Tak, stowarzyszenie, którego jestem prezydentem, w nazwie ma właśnie nawet wprost Opolana Tak, podkreślenie tej pozytywnej demokracji, której nam brakowało. Tego zaangażowania na rzecz miasta. Braliśmy udział w zbieraniu wniosków do budżetu obywatelskiego, składaliśmy świetne propozycje, potraktowano nas, komisja między innymi z udziałem pana Ociepy, potraktowała nas per noga, wyrzuciła część z tych naszych inwestycji, bardzo fajnych, jak choćby parki dla psów. Nie wiedzieć czemu, nie dostaliśmy żadnej informacji, nikt nas nie spytał o szczegóły tego pomysłu, po prostu wyrzucono je na śmietnik. Braliśmy udział jako stowarzyszenie w zbieraniu podpisów pod różnymi inicjatywami obywatelskimi, między innymi w sprawie strefy płatnego parkowania. Więc od roku aktywnie taką działalność prowadzimy, od roku, kiedy ja znalazłem się poza Urzędem Miasta. Angażujemy się w to, żeby promować dobre, pozytywne inicjatywy dla Opola. Wielokrotnie też zgłaszaliśmy, że jesteśmy gotowi do wsparcia tych inicjatyw. Rady Dzielnic. No, nasz komitet wyborczy to był komitet, na listach którego startowało 4 przewodniczących Rad Dzielnic. Uzyskaliśmy w okręgu trzecim, w którym te Rady Dzielnic są najmocniej reprezentowane i rozwinięte, najlepszy wynik wyborczy spośród wszystkich komitetów. To jest dowód na to, że Opolanie zaufali temu programowi i tym osobom. Po raz kolejny zresztą, więc absolutnie my cały czas nie tylko mówimy, ale dowodzimy tego, że skutecznie może działać na rzecz pozytywnej demokracji w Opolu. W sprawie wciągania większej liczby mieszkańców w współdecydowanie. Referenda nie, bo one są obarczone zgodnie z ustawą, są progiem tego wzięcia udziału przez obywateli w referendach, więc często może dochodzić do ich nieważności. Natomiast konsultacje społeczne to będzie jedna z pierwszych zmian, jakie wprowadzę, inicjowane przez obywateli. Przypomnę, że protestowałem przeciwko temu, aby nie wydawać pieniędzy na kosztowny remont małego rynku, a zadbać wreszcie o Toropol, z którego się woda leje z dachu na głowy widzów. Instrument konsultacji społecznych z pewnością pozwoliłby wtedy wypowiedzieć się mieszkańcom tego. Tego instrumentu brakło, więc tak jak mówię, jedna z pierwszych uchwał, które przedstawię Radzie Miasta, będzie uchwałą o konsultacjach społecznych, uchwałą, w której głos mieszkańców nie będzie obarczony koniecznością zbierania 500 podpisów, tak, tylko mniejszej liczby tych podpisów i będzie on w znacznym stopniu bardziej wysłuchiwany przez prezydenta i Radę Miasta. Pan Marcin chciał coś na pewno powiedzieć. Mieliśmy pod wrażeniem, można bardzo tak długo mówić o swojej kilkumiesięcznej działalności w organizacjach pozarządowych. Ja tworzyłem i działałem w organizacjach pozarządowych przez ostatnie 14 lat i na przykład w kwestii oceny referendum właśnie dochodzimy do fundamentalnej różnicy. Konsultacje społeczne do tej pory były przeprowadzone w wielu kwestiach, tylko mieszkańcy mają poczucie, że nie traktowano, że nie byli ich uczestnikami. Że oni przychodzili, ale ich zdanie na końcu się nie liczyło. Na końcu podejmował decyzję ktoś inny. Referendum tym się różni, że jest wiążące. Tak? Jak mieszkańcy się dopominają poważnego traktowania, to między innymi sprowadza się do tego, że jak większość jest za czymś, no to tak działa demokracja, prawda? To wtedy zapada decyzja i ona powinna być realizowana. W związku z tym to jest wielkie wyzwanie, już przechodząc, abstrahując od tych personalnych zaczepek pana Arkadiusza. Chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne zadanie, żebyśmy wciągali mieszkańców i ta wieloletnia praca, nie tylko moja, ale wielu organizacji pozarządowych do tej pory, zasługuje na pewno na to, żeby ją docenić, żeby wykorzystać ten potencjał. A można? Ja mogę tylko, bo to, tak, cieszę się z tego, już... tak, na koniec cieszę się z tego, co powiedział pan Marcin Ociepa, bo był moim studentem i uczyłem go o tych referendach, o obligatoryjności, fakultatywności tych referendów. Cieszę się, że to zapamiętał i teraz to przywołuje w debacie. Natomiast prosiłbym go, żeby każda moja wypowiedź nie wywoływała jakiejś jego
oceny osobistej mojej i przytyków jego do mnie, bo no, bądźmy dojrzali w tej dyskusji. Nie sięgajmy do takich argumentów ad personam. Rozmawiajmy o sprawie, a nie o tych osobistych przytykach. Okej, to może o sprawie, która Państwa chyba połączy, czyli ożywienie centrum miasta, bo rozumiem, że każdy z Panów ma jakiś swój własny pomysł na to i w kampanii dużo o tym mówiliście. Czy też, i tutaj wróćmy do tych mieszkańców, czy uważacie Panowie, że da się wciągnąć mieszkańców w to ożywienie, że to jest kluczem tak naprawdę do tego, żeby oni chcieli, nie wiem, przyjść, coś zrobić, bo chyba sam, ja mam takie wrażenie, że Urząd Miasta do tej pory nie ma żadnego na to pomysłu, a poza tym chciałby to robić generalnie chyba sam, tak? On jakby nie chce wykorzystać potencjał, który już jest w mieście, tak, w organizacjach. Ale tak mam wrażenie, że Państwo macie jakieś własne pomysły na to. Nie ma innej ścieżki, nie ma innej drogi niż oddanie rynku, oddanie ścisłego centrum miasta mieszkańcom i organizacjom pozarządowym. Więc po pierwsze myśmy postulowali stworzenie funkcji menadżera centrum miasta. Czyli żebyśmy zaczęli myśleć o rynku naszym, o ścisłym centrum, nie tylko w kategoriach betonu, tak? Tylko jednak trochę jest takiej jednostki miejskiej, ale na miarę XXI wieku, znaczy bez gabinetów, bez dachów, tak? I rachunków, ale człowieka, który jako menadżer powołany w drodze konkursu otwartego, wysłuchania publicznego w sali Musiała w ratuszu, zaprezentuje swoją wizję, nie urzędnika, tylko raczej działacza społecznego, który już jest prowadzony na różnych odcinkach, który powie tak, to jest mój pomysł na ożywienie tego miejsca. To jest o tyle istotne, że na terenie ścisłego centrum operują różnego rodzaju służby miejskie. Warto, żeby tą pracę też skoordynować. To są doświadczenia też wielu miast w Polsce. Czyli dajmy w końcu naszemu rynkowi, dajmy krakowskiej twarz. Osoby, która jest odpowiedzialna za to, co tam się dzieje i dajmy mu zadanie. Niech co tydzień tam się odbywa jakaś impreza, co tydzień się odbywa festiwal. Mówi miasto festiwal, proszę bardzo. Prawda? Niech znaczna część tych festiwali odbywa się w ścisłym centrum, a nie poza jego granicami. I druga sprawa to jest coś, co wracało co jakiś czas w dyskusji. Mianowicie rzeczywiście oddanie jednego z lokali organizacjom pozarządowym, które dostaną jedno proste zadanie, animowanie życia w swoim najbliższym otoczeniu, to jest na rynku, to jest na ulicy Krakowskiej. I jeszcze wreszcie trzecie, jeszcze bardziej poszerzona wersja, to jest taka miejsca kultury, która co jakiś czas wraca. Uważam, że absolutnie to są dobrze zainwestowane pieniądze, dobrze zainwestowane metry kwadratowe, żeby dać artystom, dać ludziom kultury przestrzeń, do, z jednej strony samorealizacja, z drugiej strony do emanowania na zewnątrz. Panie Marcinie, zgadzam się, tylko generalnie my chyba mówimy o tej kominicy od 3 lat, mam wrażenie. I to jeden z wiceprezydentów już awansował do aglomeracji i dalej o niej mówimy. Także to, bo to chyba pan początek. No, ale oczywiście, no, znaczy, tylko właśnie, nie wnikając w personalia. No, ja wnikam, bo to jest ciekawe. Myślę, że artyści mają swoich, mogą wskazać swoich winnych, ale nie posunie debaty naprzód. Tak, ale mi chodzi o to, czy pan ma pomysł, czy pan w nią zainwestował. Żeby ta kamienica... Może przerwę panu, bo chodziło głównie o to, ja też często z artystami o tym rozmawiałem, mówili o tym, że brakowało pieniędzy, żeby tą kamienicę wyremontować i im oddać. Szczerze mówiąc, to głównie chodziło. Tak. Czy pan jest gotowy na to, żeby znaleźć pieniądze w budżecie miasta na tą kamienicę? Absolutnie koniecznie, dlatego że wierzę, że to miejsce będzie tak wyjątkowe, że się nam zwróci kilkukrotnie. Znaczy, musimy się nauczyć w XXI wieku też myśleć nie tylko o kulturze w kategoriach galerii sztuki współczesnej, filharmonii i teatru, ale też kultura uliczna, kultura studencka, to wszystko tworzy zupełnie nową wartość miasta i sprzyja właśnie kreatywności, także gospodarczej mieszkańców. W związku z tym absolutnie tak powinno to zostać zorganizowane. Okej, pan Arek? Większe zaangażowanie ze strony miasta na pewno, oczywiście sięgnięcie po nowych ludzi. Ja z przerażeniem słyszę, że po raz kolejny miasto nie doczeka się po raz trzeci. I nie słyszę też głosu protestu pana Ociepy, nie doczeka się porządnego, wigilijnego jarmarku, co ma miejsce w innych miastach protestu. I to się udaje zrobić, u nas nie. Mówiłem po pierwsze o tym, że należy obniżyć, zlikwidować w zasadzie czynsze od ogródków piwnych. To się w części udało zrobić, Rada Miasta zrealizowała mój pomysł, cieszę się. Po drugie mówiłem o tym, że trzeba wciągnąć organizacje pozarządowe w to, aby one rzeczywiście tworzyły taką atrakcyjną przestrzeń na rynku, tworzyły tam imprezy, które organizują w innych częściach miasta. W związku z tym, tak jak zadeklarowałem, z budżetu miasta Opola przeznaczymy konkretne pieniądze na to, aby w konkursie organizacji pozarządowych przedstawiały one swój pomysł na imprezy, które miałyby się odbywać wyłącznie na opolskim rynku, bo tu się absolutnie zgadzamy, że ten rynek musi tętnić życiem. On dzisiaj jest smutny, pusty, nikt na niego nie przychodzi, bo nie ma po co.
To jest prosta odpowiedź, więc trzeba sprawić, że rzeczywiście ma być po co. Mówiłem o piastonaliach, o studentach, również jako elemencie życia, ożywiania rynku. Czy one by się działy też w centrum? Bo często jest tak, że ludzie się skarżą, wręcz wypychają, tak, te imprezy gdzieś tam spoza i tutaj rozumiem, czy Państwo byście postawili, sami studenci by nie chcieli iść na rynku piastonali. Ja to od razu... No przychodzą na rynek przecież. No nie, a to na otwarcie, prawda? To uroczyste, tak. Ja to od razu mówię, jeżeli chodzi o stawianie na rynek, to trzeba postawić na ludzi, którzy tam przychodzą, nie tylko kierować się tym, co mówią sami mieszkańcy rynku. To wielokrotnie podkreślałem, więc teraz to jeszcze raz mówię. Co do studentów, absolutnie. Piastonalia muszą być świętem miejskim. One nie mogą być wyłącznie świętem studenckim, w którym pozostali mieszkańcy protestują, że te piastonalia odbywają się gdzieś na jednych, drugich, trzecich peryferiach. Miasto musi żyć tym świętem właśnie w centrum. Może rzeczywiście pan Marcin dalej chce to wyrzucać na peryferię i spychać studentów poza centrum miasta Opola. Ja uważam, że jest przestrzeń w centrum również, żeby zagospodarować się piastonaliów przez studentów. Na to jest miejsce. Trzecia rzecz, oczywiście mówiłem o architekcie miejskim, pomyśle powołania takiej osoby, nawet pokazałem, kto mógłby taką osobą być. Jest to Zbigniew Bomersbach, który jest jednocześnie członkiem Izby Architektów. Co ważne, ma kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie, jest zaangażowany w sprawy miejskie. I myśląc o centrum, o tym, co w tym centrum się dzieje, również można myśleć o rewitalizacji tej przestrzeni na różne inne funkcje, bo ożywienie samego centrum nie może się sprowadzić tylko do tego, że my wprowadzimy tam galerię. Galerię artystów. To samo nie wystarczy. To musi być wielowymiarowe, to musi być funkcjonalnie powiązane, choćby z tym, co się dzieje w tej chwili nad Odrą, tak? Choćby z wydarzeniami sportowymi, maratonem i kajakowym, który mieliśmy w tym roku w Opolu, i maratonem biegaczy, i tym, co się za chwilę będzie działo na Placu Kopernika, na Małym Rynku, bo o centrum miasta nie można myśleć tylko w perspektywie samego ratusza i ulicy Krakowskiej, bo to doprowadzi do tego, co w tej chwili jest. I nie zamykałbym też tak radykalnie samego centrum dla samochodów, bo jednak trzeba wielu osobom umożliwić przyjazd. To tylko przerwę, bo tutaj pan Marcin ma, wiem, że zupełnie inną wizję z tego. To ja tylko dodam jeszcze, co chcę podkreślić, czas kampanii wyborczej, ale nie tylko, to czas spotkań z Opolanami, to czas dla mnie również, który był okazją spotkań dla restauratorów, tych, którzy prowadzą działalność tego typu na rynku i myślę, że warto również z nimi na ten temat rozmawiać. To znaczy, to musi być dialog, to nie może być jednoosobowe zarządzanie samym rynkiem, to musi być dialog z tymi, którzy posiadają lokale, którzy prowadzą działalność kulturalną, którzy działają w organizacjach pozarządowych. To jest droga rozpisana na wiele różnych punktów. Cieszę się, tak jak mówię, że Rada Miasta zaczęła już te nasze pomysły realizować. Okej, to właśnie pan Marcin teraz coś. Dziękuję bardzo. Proszę, architekt miejski to bardzo dobry pomysł, ale ja jednak ogłoszę konkurs, a nie będę wskazywał od razu zwycięzcy. Natomiast ścisłe centrum, jeśli chodzi o piastonalia, no to przepraszam bardzo, czyli jednak pana rektor się odkleił od tego, co chcą studenci, bo studenci akurat nie chcą tego, żeby wielkie koncerty gromadzące tyle tysięcy młodych ludzi odbywały się na rynku czy w przestrzeni ścisłego centrum miasta, więc nigdy takiego postulatu nie było. Odwrotnie, oni na przykład by chcieli, żeby to się odbywało spokojnie na kampusie Uniwersytetu Opolskiego, czyli ścisłe centrum to coś innego niż samo centrum i myślę, że to jest, że tak powinno pozostać. Natomiast kwestia ruchu samochodowego, no tak, no pytanie, gdzie chcemy te kawiarnie, te ogródki kawiarniane stawiać, to jest podstawowe pytanie. Ja mogę wymienić szereg dzisiaj lokali gastronomicznych, które mówią tak, jak tylko będziemy mogli, to wystawimy ogródek, ale dzisiaj tego nie mogą uczynić. W ogóle chodzi o to, żeby ścisłe centrum zamienić w salon miasta Opola, ukwiecony, z ławeczkami, gdzie pierwszeństwo mają piesi, gdzie pierwszeństwo mają rodzice z wózkami dziecięcymi, osoby niepełnosprawne, żeby przygotować taki salon, który będzie bardzo przyjazny dla osób, przede wszystkim dla pieszych, to trzeba z czegoś zrezygnować. I tą rezygnacją są po prostu miejsca parkingowe, ale to będzie możliwe, jeżeli zrealizujemy miejsca parkingowe w jakimś bezpośrednim otoczeniu. Czyli rozumiem, tu się zgadzacie panowie, że parking pod placem Kopernika jest konieczny, tak? Bo to szukam jakichś kompostycznych czasami. Prowadziłem te działania w współpracy z firmą, która taki parking chce budować, natomiast zaskoczył mnie ten mocny głos pana Ociepy studencki, bo to
mam wrażenie, że on rzeczywiście tym studentem dalej jest, bo tak zawłaszczył sobie ten głos i mówi w imieniu studentów. Tymczasem on już swoją rolę zmienił. Myślę, że są organizacje studenckie, które warto spytać o to, gdzie one chcą, jak chcą. Ja miałem okazję w zeszłym roku podczas Piastonaliów rozmawiać z nimi, pytać o ich oczekiwania. One chcą wsparcia miasta na pewno w organizacji imprez związanych z Piastonaliami. I chcą koncertu na rynku. I ja nie mówiłem o żadnym koncercie na rynku, ja mówiłem o Piastonaliach i imprezach towarzyszących. Pan spłyca Piastonalia bardzo... Proszę pozwolić mi dokończyć po raz kolejny. Panie Marcinie, troszeczkę kultury. Czyli jest pan młodszym człowiekiem, proszę. Ale to panowie, to miało być merytorycznie. Internauci oceniali. Dziękuję, że pan wreszcie do tego poziomu zaczyna dorastać. Natomiast jeszcze raz wracając, także Piastonalia to nie tylko koncerty, to jest wiele, wiele wydarzeń artystycznych. Ja wiele lat miałem okazję w tym uczestniczyć jako student Uniwersytetu Opolskiego, jako potem pracownik uczelni. Oczywiście warto, jeszcze raz mówię, spytać tych samych studentów. Pan Marcin wie wszystko o wszystkich i wszystkich chce reprezentować. Więc... Okej, ale dobrze, to panowie, to może już bez takich stwierdzeń, natomiast chciałem wrócić, bo płynnie przeszliśmy do uczelni. Każdy z panów sporo o tym mówił, pokazywał się na uczelniach. Jak widzicie to, żeby ta współpraca była lepsza? Bo mam takie wrażenie, że tak, w Urzędzie Miasta panowie są zachwyceni, że jest super współpraca, ale jak siedzi na uczelnie, to się słyszy zupełnie coś innego. Jak to jest? Czy coś trzeba zmienić w tej współpracy i że miasto faktycznie powinno jeszcze ściślej współpracować na przykład z uniwersytetem? Zresztą panowie tutaj, może nie wszyscy wiedzą, jesteście panowie pracownikami Uniwersytetu Opolskiego, więc ja rozumiem, że to będzie ta uczelnia faworyzowana, czy może nie? Czy pan będzie z wszystkimi chciał współpracować? Nie, oczywiście trzeba ze wszystkim współpracować, bo prezydent musi być prezydentem wszystkich Opolan. To doświadczenie w pracy na uniwersytecie jest niezwykle cenne. Niezwykle cenne jest poparcie wieloletniego rektora Politechniki Opolskiej Jerzego Skubisa. To daje ten pewien szerszy ogląd sytuacji i na pewno trzeba zmienić. Myślę, że tutaj wiele zależy od osobowości prezydenta i pewnej jego wrażliwości na kwestie akademickie i tego, że Opole, jeśli nie będzie akademickie, to będzie powiatowe. To trzeba bardzo jasno powiedzieć. Natomiast ja bym się nie bał też zmian systemowych, o które też apelują i postulują władze uczelni. Ja proponuję to, co było, to też obserwujemy doświadczenia innych miast akademickich, czyli stworzenie formuły stałych konferencji rektorów z udziałem między innymi prezydenta miasta, ale także w ogóle osobnej konferencji zarządu miasta, przepraszam za uproszczenie, czyli prezydenta i właściwych jego współpracowników z kolegiami rektorskimi. To też takie oczekiwanie słyszałem ze strony władz uczelni, żeby także, czyli te strategiczne cele wyznaczać na regularnych, bo to jest ważne, tego nie ma, regularnych spotkaniach, na regularnych konferencjach rektorów i prezydenta, ale żeby te kwestie, drobne problemy rozwiązywać na bieżąco w ramach takiej konferencji, które mogłyby się odbywać raz na kwartał w ramach tych zarządów. I myślę, że to płynny przepływ informacji sprawi, że wiele z tych problemów, które dzisiaj obserwujemy, po prostu byłoby nieaktualne. Przepraszam, zainicjowałem parę takich elementów tej współpracy. Mam nadzieję, że one będą kontynuowane. Ja na pewno chciałbym je kontynuować. Mówię o tych stypendiach prezydenta dla najzdolniejszych studentów. Mówię o programie grantów badawczych. To wiele lat przecież zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest, że miasto zleca różne badania prywatnym instytucjom z Gdańska, z Sopotu, z Szczecina, z Warszawy można by wymieniać. Tymczasem mamy na miejscu polskich naukowców zajmujących się badaniami regionalnymi, badaniami demograficznymi, badaniami ekonomiczno-społecznymi. Dlaczego nie korzystać z ich wiedzy? Taki program grantów wreszcie ruszył, z tego co wiem. Dzisiaj Uniwersytet Opolski uczestniczy w badaniu opolskiego Metalchemu, który ma być takim zaczynem potem projektu rozwoju tego miejsca. Więc to są te elementy, które już się zaczęły. Trzeba mocno wyjść naprzeciw środowiska akademickiego. Ja ten krok zdecydowany na pewno uczynię. Mówię tu nie tylko o studentach, ale o całej rzeszy pracowników uczelnianych, których my często nie doceniamy albo nie zauważamy. Im trzeba pomóc w awansach zawodowych, trzeba im pomóc choćby w publikacjach. Mówiłem o tym w swoim programie wyborczym, że miasto mogłoby dofinansowywać wydanie takich publikacji. To jest dzisiaj duży problem dla tych pracowników, dla samej uczelni, która musi oszczędzać pieniądze w związku ze zmianami demograficznymi, które zachodzą.
Współpracowałem z rektorami wszystkich uczelni, bo ich w Opolu jest kilka. To nie tylko Uniwersytet i Politechnika, ale jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, jest Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Medyczna. Więc to jest całe środowisko bardzo szerokie, którego nie można zamknąć do jednej uczelni, tej, na której pracujemy. To są studenci bardzo różni. I trzeba z nimi współpracować i wychodzić im naprzeciw w zakresie dostosowania kształcenia, znajdowania miejsc pracy. To są te rzeczy, które też prowadziłem. One się świetnie sprawdziły w wypadku choćby inwestycji IFM Ecolink. Politechnika Opolska dzisiaj parę dni temu podpisała partnerski układ z tą firmą. Centrum badawczo-rozwojowe powstanie dzięki tej współpracy miasta, uczelni i firmy ściągniętej do Opola, więc to są kroki, które trzeba czynić. No i to, co jest w tej chwili, to, co się pojawiło na początku naszej rozmowy, innowacyjność. Ona będzie się brała również ze współpracy miasta z uczelniami, z biznesem. Miasto poszło w kierunku parku naukowo-technologicznego. Wiemy, że uczelnie prowadzą swoje parki naukowo-technologiczne. Trzeba to połączyć. Tu musi być ścisła współpraca i to jest kolejne pole współpracy między uczelniami a miastem. Zgadzam się z panem Marcinem. Opole dużo straci, jeżeli nie utrzyma tego swojego wysokiego statusu akademickości. Całe to środowisko ludzi, którzy dzisiaj korzystają z usług teatrów, filharmonii, wielu innych w Opolu, całe to środowisko może się zmniejszać. Wyjątkowość Opola polega właśnie w dużej części na obecności tego środowiska, dlatego duży, 7-milowy krok na pewno moja prezydentura będzie oznaczać we współpracy miasta i uczelni opolskich. Podejrzewam, że tu się pan Marcin zgadza, więc nie będzie żadnej riposty. Tak? Co on powiedział, powiedziałem. Znaczy, albo będzie miastem kareńskim, albo będzie miastem powiatowym. Jasne. Ja tutaj pan Arek wspomniał o demografii, o której też jeszcze nie wspomnieliśmy, a chciałem zapytać, czy panie Marcinie, czy oprócz, żeby już nie mówić o karcie rodziny za złotówkę, czy o tym, że dofinansujemy żłobki, bo wydaje mi się, że wszyscy chyba się zgadzamy, że są dobre pomysły. Natomiast czy jeszcze coś oprócz tego, i zrealizowane, zgadzam się, natomiast czy jeszcze coś oprócz tego pan będzie chciał w swojej kadencji, jeśli panu Opolanie zaufają, czy pan będzie jeszcze chciał coś dodać do tego, coś zmienić, żeby ten trend zahamować, bo on jest ogólnopolski, ale może już pokazaliśmy, że możemy zrobić coś, co jest pokazane w Polsce jako model, tak? Więc może coś jeszcze dałoby się zrobić. Tak, dwa konkrety, które od razu można zrealizować, można do nich podejść, to jest kwestia uwzględnienia w zniżkach, w tych opłatach za śmieci rodzin wielodzietnych, uwzględnienie tego, i to ja bym nie szedł od czwartego czy piątego dziecka, czyli jednak już wcześniej, tak żeby kolejne dziecko nie oznaczało straty w budżecie domowym, i tu absolutnie trzeba pójść dość radykalnie w tej kwestii, czyli zniżki w opłatach śmieciowych. I drugie to jest kwestia, bardzo często zwracają na to uwagę mieszkańcy, biletów MZK, które nie uwzględniają rodzin, tak? To nie uwzględniają, nie już nie mówię o rodzin wielodzietnych, ale w ogóle biletów rodzinnych, i uważam, że to są takie dwa elementy, które pomogłyby w budżetach domowych. Szczególnie ten drugi jest bardzo istotny, ponieważ w ogóle pewne wykluczenie komunikacyjne mieszkańców jest problemem, szczególnie w dzielnicach peryferyjnych, więc im więcej, im mieszkańcy będą bardziej mobilni, im częściej będą korzystać z oferty różnych części miasta, w tym ścisłego centrum, tym dla nas będzie lepiej. I to się pięknie nam zepnie z tymi biletami za złotówkę do instytucji sportu i kultury, bo żeby jeszcze skorzystać z basenu za złotówkę, co już nam się udało wprowadzić w tym roku, czy z lodowiska, czy z zoo, no to jeszcze trzeba tam dojechać, i myślę, że to jest bardzo konkretne wsparcie. PiS, który pana wspiera, tak, gdzieś w niektórych miastach wprowadza, czy chce wprowadzić tak zwane becikowe miejskie. Czy to jest pana zdaniem dobry pomysł? Nie. Byłbym ostrożny, dlatego że to nie jest rozwiązanie systemowe, to jest jednorazowa dopłata, jednorazowy zasiłek, i myślę, że tak realnie to miasta po prostu na to nie stać. Lepiej iść w rozwiązanie systemowe, które będą sprzyjać nie tylko w pierwszym miesiącu urodzenia dziecka rodzicom, ale będą oddziaływać do 18 roku życia. Pan Alek? No, żartobliwie powiem, polecam praktykę. Ja jestem ojcem, pan Marcin jeszcze nie, więc gdyby się przyłożył, to mielibyśmy więcej dzieci no, w Opolu. Myślę, że stosowne i mniej stosowne. Myślę, że wtedy rozmawialibyśmy tak bardziej praktycznej strony o tych problemach, bo ja rzeczywiście mogę mówić o problemach rodziny
Wiem, co to znaczy, jak kobieta idzie na urlop macierzyński, wraca po tym urlopie macierzyńskim do pracy. To jest realny problem w tej chwili dla młodych matek, tak? Jak się na tym rynku pracy odnaleźć, jak potem z opieką nad dzieckiem, kiedy to dziecko choruje, więc to są rzeczy, o których trzeba myśleć. Oczywiście zaraz padnie pytanie, jak to prezydent ma zrobić, prawda? To jest bardzo dobre pytanie i tu potrzeba współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tymi tematami i po prostu polityki w samym Urzędzie Miasta Przyjaznej, nie, bo Urząd Miasta to jest, jak policzyć urząd i jednostki miejskie, to jest parę tysięcy miejsc pracy, więc to już jest jakiś poziom dobrego przykładu i tego, żeby te warunki tworzyć, plus oczywiście nagradzać czy promować firmy tych pracodawców, którzy też taką politykę potrafią wdrożyć. Oczywiście inne rzeczy, które tutaj padały również w tym, o czym mówił Marcin, karta rodziny to jest bardzo dobry przykład, trzeba go kontynuować na pewno, on się musi rozwijać. Co do zniżek na bilety autobusowe, no dzieci mają te zniżki. Postulat darmowej komunikacji jest często przez szczególnie lewicę, nową lewicę również w Opolu, stawiany jako warunek. No, część nazywała go takim pomysłem typowo wyborczym. Nie wiem, czy w wykonaniu Marcina Ociepy taki to będzie miało wymiar. A to ja po Marcinie mówił o bezpłatnej komunikacji. Myślę, tak przerwę, bo to, że to słyszałem. Tak mogłem to zrozumieć, że to w ten sposób jest. Natomiast ta polityka prorodzinna musi być wielowymiarowa. Dzisiaj żłobki są odpłatne, przedszkola są za złotówkę. Fajnie, bo jeżeli chodzi o przedszkola, ale jest problem godzin zajęć poza tymi godzinami pobytu w przedszkolu, tymi dodatkowymi, których w tej chwili w Opolu nie ma. Chciałbym to na pewno zmienić. One muszą wrócić do przedszkoli, bo tu jest ten problem ustawowy, który się pojawił. Żłobki, być może warto zrównać tą wysokość opłaty, to oznaczałoby większą dopłatę ze strony miasta, ale też, tak jak mówię, to byłaby dobra polityka prorodzinna. Dyskusja, myślę, ze mną moja z Radą Miasta jest, bo to nie będą wielkie koszty już, bo ta opłata i tak już jest w tej chwili zmniejszona, a tych miejsc w żłobkach nie ma aż tyle, żeby to oznaczało duże obciążenie dla budżetu. No, więc... Panie Jarku, z tego co pamiętam, dobrze pamiętam, bo może Pan mi to było 2 miliony złotych w budżecie chyba jest na dopłaty do żłobków, to już jest dużo i wiem, że Pani Skarbnik zawsze tak się krzywiła, jak słyszała o tej kwocie. Ona co roku rośnie, więc chyba to nie będzie tak łatwo. Mamy dzisiaj problem demograficzny w Opolu, a tak, przepraszam, tak to wprost powiem, ale ci, którzy widzą budżet miasta Opola, widzą, że tam największy wpływ po stronie dochodów to są podatki od osób fizycznych. Im mniej tych osób fizycznych, im mniej dzieci, im mniej rodziców w Opolu, tym większy problem dla budżetu miasta, więc my musimy radykalnie zadziałać, żeby ten problem demograficzny powstrzymać. Oczywiście to też kwestia taka, żeby zatrzymać młode rodziny w Opolu, a żeby zatrzymać młode rodziny w Opolu, to właśnie trzeba dać im atrakcyjną pracę. Ja mówiłem o... Ale to już, o tym już mówiliśmy, a teraz ja chcę Państwa zapytać o mieszkania, bo to jest taka rzecz, która ludzi najbardziej interesuje, czy jedna z ludzi bardzo interesuje. Państwu podejrzewam, że każdy z Panów ma jakiś swój własny pomysł, ale tu bym chciał zacząć od Pana Marcina, bo tak się jakoś, że Pan też jakby, tak się jakoś złożyło w ostatnich latach, że w ogóle miasto mieszkań nie budowało. I pytanie, czy jakby uznało, że mają to robić deweloperzy, TBS budował, zaczął budować, ale jakby samo miasto, jako Urząd Miasta już tych mieszkań nie stawia. Czy coś się musi zmienić w tej kwestii? Pan widzi na przykład jakieś budownictwo socjalne na przykład? Tak, to są dwa problemy, znaczy budownictwo socjalne i budownictwo komunalne. I w obydwu tych obszarach mamy poważny problem, poważny deficyt. Kolejki ludzi, którzy czekają na przydział tych mieszkań, są naprawdę olbrzymie. I często, jeśli chodzi o mieszkania socjalne, to są takie dramaty ludzkie, że to w głowie się nie mieści, powiem tak. W związku z tym absolutnie trzeba rozwiązać problem tych mieszkań socjalnych, że ich jest po prostu za mało. Jest kwestia, że padają różnego rodzaju pomysły. Ja bym powiedział tak, po głębokiej analizie na pewno trzeba liczbę tych mieszkań socjalnych pomnożyć. I to jest jakby jedno. Druga sprawa to są mieszkaństwo komunalne. I tu już jest kwestia pewnej filozofii sprawowania władzy. Ja uważam, że samorząd powinien mieć same mieszkanie komunalne, powinien je budować. Szczególnie u nas jest to niezbędne, dlatego że dostęp do mieszkań w Opolu jest bardzo utrudniony. Te koszty czy najmu, czy zakupu mieszkań są bardzo wysokie w Opolu w porównaniu także do innych części naszego kraju i po prostu w tej kwestii nie jesteśmy konkurencyjni, odwrotnie, po prostu jesteśmy miastem, które zniechęca do osiedlania się i tutaj absolutnie powinniśmy doprowadzić do sytuacji, żeby
ten rynek nieruchomości, żeby stał się bardziej przyjazny, szczególnie młodym ludziom, którzy kończą na przykład studia, tak, i chcą zakładać rodziny, no ale trzeba gdzieś mieszkać. Czyli pan na przykład, jeśli pan wygra w budżecie miasta na 2015 rok, założy taką szufladkę albo taki paragraf, że będą tam na przykład pieniądze na projekt, bo to od tego się zaczyna, tak? Tak. Projekt mieszkań komunalnych, bo to też ma pan rację, często to ludzie mylą i to jest coś innego niż socjalne, które miasto musi zapewnić, komunalnych nie musi budować, to jest już dobra wola, prawda? I rozumiem, że pan będzie chciał, pan będzie szedł w tym kierunku. Tak, na pewno, na pewno tak. No i kwestia jest już, wchodząc w większe szczegóły, jest kwestia uporządkowania gdzieś na dwie polityki. Mamy wiele takich sygnałów, że gdzieś tam wiele lokali można by było szybciej odzyskiwać, bo to też jest ważne, żeby ta kolejka jednak się zmniejszała. Ale myślę, że to są już rozwiązania takie techniczne, ale o których warto pamiętać. Pan Arek? No nie, nie chciałbym spłycać swojej wypowiedzi tak, jak to zrobił Marcin. No, pan już powiedzieć, że będziemy budować mieszkania. To muszę zapytać. Nie, konkretne rozwiązania już w Opolu są. Zaskoczony jestem, że pan Ociepa nie zauważył tego, że w zasadzie ma gotowy taki program. Ja na pewno z niego skorzystam. TBS w tym roku zakończył budowę 70 mieszkań. Miejski TBS, ten, który jest spółką wyłącznie miejską. I tam jeden z elementów tego programu to jest to budownictwo Moje Mieszkanie, czyli ten taki nowatorski program, autorski tu w Opolu wypracowany, w którym wystarczy wpłacić w połowę wkładu, połowę ceny mieszkania, żeby być mieszkańcem, najemcą takiego mieszkania. Połowę, to znaczy, że nie trzeba wziąć kredytu na 300 tysięcy, bierze się na 150, a resztę się przez lata spłaca. To wyraźnie obniża ten próg. Po pierwsze, ta wysokość kredytu umożliwia młodym małżeństwom nie mającym stałej umowy o pracę albo wysokich zarobków sięgnąć, jednak po ten kredyt otrzymać go i potem swobodnie przez lat 15 spłacać kredyt i po 15 latach stać się właścicielem mieszkania. Więc ten pomysł w Opolu już jest. Trzeba go rozwijać. Ja na pewno będę współpracował z prezesem TBS-u, żeby ten pomysł rozwijać. Miasto ma grunty budowlane, nieruchomości, które może wkładać jako spółka, jako miasto do spółki, jako aportem. Taką czynność parę lat temu już robiła, można to powtórzyć w ten sposób. TBS ma efekt w postaci niższego progu kosztów, bo grunt dostaje od miasta. To obniża cenę mieszkania. Więc model w Opolu jest, ja będę chciał go rozwijać na pewno, jeżeli chodzi o te mieszkania komunalne, bo o tym modelu mówimy. Dla studentów jest taki program poznański TBS-ów dla absolwentów, dla studentów absolwentów. Warto podpatrzeć, z niego korzystać. Mówię konkretami, nie mówię o tym, że chcę, tylko mówię, jak to zrobić, bo jakby tego należy wymagać od kandydata na prezydenta, żeby wiedział, jak zrobić, a nie żeby mówił, że zrobi. To już ocenią wyborcy. Natomiast chciałem zapytać, bo może to da się wszystko połączyć. No, TBS może budować swoje, natomiast generalnie jest chyba taki głód mieszkań, że komunalne też mogą być budowane. Tak mi się wydaje, przynajmniej właśnie tu. Ale ten TBS to są mieszkania komunalne, bo my tak to nazywamy, prawda? No nie do końca, panie Arku, bo tam jest kwestia później jednak, wchodzi pan w system taki, powiedziałbym, no, że tam trzeba coś wyłożyć, tak? W komunalnych tego nie ma, więc to jest, to nie wszystkich będzie stać na TBS akurat, tak się wydaje. Pan Marek tutaj pomieszał to, natomiast to są trzy różne rodzaje mieszkalnictwa, tak? Mieszkania socjalne, mieszkanie komunalne i TBS. Jakby warto, żebyśmy się poruszali w tych trzech kategoriach, a nie mieszali. Ale pan Marek, rozumiem, stawiał na TBS. Ja mówię wprost, że jeżeli mówimy o mieszkaniach komunalnych, a mówimy o mieszkaniach, które są tanie i dostępne, które są dostępne na rynku, to jest możliwość budowania ich w formule TBS-u. To jest TBS, to jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ale on dzisiaj buduje mieszkania komunalne, bo te mieszkania, moje mieszkanie, to jest właśnie mieszkanie komunalne. Tak? To nie jest formuła. Ja bym się nie zgodził, panie Arku. Tu bym się nie zgodził akurat, bo trochę tą formułę znam. Panowie, więc trochę inna jednak jest różnica. Ona się stanie, ale jednak to jest własnością spółki, a mi chodzi o coś innego. Niektóre gminy, jest ich niewiele w Polsce, przyznaję, ale jednak szarpią się i budują mieszkania komunalne, bo tu jest problem z pieniędzmi, z kredytem, natomiast generalnie budują, tak? Więc tu bardziej chodziło o to, czy miasto by to w końcu zrobiło. Obecny prezydent nie chciał tego robić. No, robił socjalne, ale bardzo ciężko mu to wychodziło, no i oczywiście stawiał na TBS. Ja rozumiem, że mimo wszystko jednak pan by w tym kierunku szedł. Ja jeszcze raz jakby chcę podkreślić, że problem jest na rynku z dostępnością tańszych mieszkań i dostępnością na tym rynku dla ludzi, którzy nie mają długoletniej umowy o pracę, dużych oszczędności. W związku z tym podałem konkretne rozwiązania. Okay. No. Mój konkurent powiedział, że on będzie budował mieszkanie komunalne. Nie powiedział jak i skąd. Powiedział, że będzie budował mieszkania socjalne. Tak, będzie je mnożył, jak on to powiedział.
W związku z tym no, ja mogę powtórzył tą deklarację. Dobra. Będę mnożył mieszkania komunalne ale to i mieszkania TBS. Natomiast nie chcę przyjść do wiadomości, że jednak jest różnica, czy ktoś musi wyłożyć połowę wartości mieszkania, czy nie. Że są mieszkańcy, szczególnie młodzi ludzie, którzy nie mają w ogóle na wkład własny, albo ten wkład mają niewielki. Tak? I to jest ta forma mieszkania komunalnego, gdzie płacą tylko ten czynsz. Tak? To jest zupełnie coś innego i proszę uwierzyć panu redaktorowi, czy mnie, jak mi nie chce pan wierzyć, pan że Maciej. Tak właśnie jest. I że mamy różne problemy mieszkańców. Są tacy, którzy w ogóle nie stać nawet na czynsze, a mamy obowiązek im zapewnić mieszkanie, to jest wątek mieszkań socjalnych. Osobny w ogóle problem, ale to na głębszą dyskusję. Osobno mamy problem młodych absolwentów, którzy często nie mają własnego wkładu własnego, a chcą tutaj zakładać, nie chcą tutaj mieszkać i po prostu potrzebują takiego wsparcia na starcie. I trzeci to jest kwestia tego, że jest jakiś wkład i można skorzystać z budownictwa społecznego, TBS. Znaczy ja jeszcze jakby... Ale jedno tego nie wyklucza, bo tak, dlatego powiedzieć. Tak, to, dlatego też ja mówię... Na siłę szuka zwarcia, ale... Nie, ja wręcz przeciwnie. Szuka pan zwarcia? Ja wręcz przeciwnie. Po wyborach będziemy szukać jednak porozumienia, bo to jest istotne. Chcecie szukać? Bo uciekam tego... Koniecznie to jest, bo prezydent ja musi być człowiekiem, który jednak łączy ludzi. Ja uciekam od tej agresji pana Marcina, bo pan Marcin bardzo agresywnie wobec mnie formułuje te wypowiedzi. Znowu jest na innej debacie. Cały czas. Natomiast nie, cały czas jest... łączyć ludzi, to jest niezwykle istotne, żeby jednak nawet najlepsze pomysły jednak kumulować wokół siebie i później je realizować, bez względu na to, kto jest ich autorem. Ostatnie słowo, proszę, w tym temacie. Tak, dlatego, że no, trudno mi uniknąć jakby doprecyzowania tego, co chcemy, bo nie chciałbym pozostawać w formie samych deklaracji, bo powiedzieć, że ja zrobię to czy to, wracając do początku rozmowy, ja nie będę zadłużał Opola, ale nie wiadomo skąd wezmę pieniądze na budowę czegoś innego. Kolory ścian podać? Ale, nie wiem, jakie pan chce konkrety. Ale, panie Marcinie, pan mi kolejny raz przeszkadza, pyta o kolory ścian, nie wiem, czy ma pan na myśli swoje własne mieszkanie, no, czy nie. Pyta pan o jakieś inne. Nie, pytam pan o konkrety, pan... jeśli chodzi o budowę mieszkań komunalnych, to ja się pytam, czy ja mam panu podać kolor ścian w tym mieszkaniu. Nie, ludzie sami sobie sposób sfinansowania tego przedsięwzięcia. I panie Marcinie, czy pan by chciał iść tą drogą, którą idzie o polski TBS, czyli moje mieszkania, bo to jest program, który realnie istnieje. Ja, jeżeli chce pan, to chciałbym od pana usłyszeć, chcę mi udzielić tej odpowiedzi, chciałbym od pana usłyszeć, czy pan będzie tą drogą szedł, bo ja ten konkret podałem, nie zamknąłem się w ogólnikach. Wzburzyło, no to pana, wzburzyło to pana, że ja konkrety mam, a pan mówi ogólnikami. Rozumiem, że okay, to jest panie... problem, że chce pan na wyższym poziomie abstrakcji pozostać, natomiast Opolanie jednak chcą wiedzieć, jak zrobić, jak załatwić problem, bo o tym, że jest problem, to nie jest sztuką powiedzieć to. To w zasadzie każdy z nas, rozmawiając o wielu różnych zagadnieniach w mieście, mówi, że są takie czy inne problemy. Od prezydenta należy oczekiwać rozwiązywania tych problemów. I ja oczywiście deklaruję, że jak będę tym prezydentem, oczywiście będę również z panem współpracował. Jestem na to otwarty. To bardzo miło, że pan zadeklarował współpracę ze mną, że odpowiada panu mój program. Cieszy mnie to bardzo. I fajnie, że w tej debacie... Jarku, ale to na to jeszcze przyjdzie czas, rozumiem, w przyszłym tygodniu, tak, że będziecie państwo się jakoś dogadywać. Rozumiem, musicie się jakoś dogadać, tak? W Radzie Miasta, rozumiem, tak? Obojętnie, kto z panów wygra. Natomiast ja jeszcze wróćmy do konkretów, a nie państwa, że tak powiem, takich wystąpień wyborczych. Chciałem zapytać o sytuację sportu w ogóle w mieście, bo o tym też się często dyskutowało. Kandydat, który mówił o tym najwięcej, no już odpadł. Natomiast chciałem zapytać, czy wy widzicie w ogóle w taki mechanizm, o którym się czasami mówi w środowisku sportowym, że jeden klub jest tym klubem flagowym, bo o to mnie proszono, żeby o to zapytać, a reszta owszem wspieramy, ale jakby... Kierujemy większość pieniędzy jednak na ten jeden klub. Ja nie mówię który, bo to o tym się często gdzieś tam dyskutuje, ale no jakby nasuwa się. No, może czy państwo też tak to widzicie, czy w ogóle widzicie jakąś potrzebę zmian w sporcie w mieście, w dofinansowaniu, nie wiem, w obiektach sportowych, bo obecnie teraz coś na przykład remontuje się okrągłek. Tak? I chciałem zapytać, czy wy to dobrze oceniacie ten remont tego okrąglaka, czy nie? Pan Marcin, pan dziś teraz. Zacznijmy od tego sportu, czyli... Ja jestem zwolennikiem jednak dywersyfikacji, to znaczy tego, żeby jednak miasto nie naznaczało jednego klubu z góry. My mamy kilka takich klubów, kilka okrętów flagowych, które są marką samą w sobie i są jednocześnie marką miasta Opola na zewnątrz i należy je wspierać i to jakby bez łzenia. Natomiast jeżeli pan pyta jeden czy kilka, to zdecydowanie kilka. Natomiast ja wolałbym, żeby samorząd jednak szedł w jasnym kierunku, ja to deklaruję, to znaczy na pewno wspieranie sportu młodzieżowego. Znaczy osobny jest wątek tego sportu zawodowego. Ja jednak uważam, że dla nas najważniejsze jest to, żeby te tysiące dzieci, bo to są tysiące, w różnych klubach sportowych, od najmniejszych po największe,
miały wsparcie, mogły trenować, że każde dziecko, które ma taką ambicję, ma chęć uprawiania sportu w jednej czy drugiej dyscyplinie, żeby miało taką możliwość. I tu jest potrzebna maksymalna otwartość i wsparcie także finansowe miasta, żeby te kluby sportowe, jeszcze raz podkreślę, od najmniejszego po największy, czuły, że tak, że to jest ten kierunek. Tak? Że jeżeli mamy dziecko, które chce, to nie może być żadna przeszkoda. Pan przesunie pulę ze sportu zawodowego na sport młodzieżowy, bo to muszę o to zapytać, czy raczej pan zwiększy tą pulę? Bo wszyscy... jak usiądziemy do budżetu, to będziemy mówić o przesuwaniu, ale na pewno takie powinny być priorytety, tak? Czyli żeby jednak samorząd powinien iść w kierunku wspierania sportu młodzieżowego, bo on ma jedną, nie wiem, czy wada, to jest może słabość. Mianowicie no, trudność w pozyskiwaniu sponsorów. Tak? To jest, tak? Znaczy nikt nie... Znaczy, to się bardzo rzadko zdarza, żeby sport młodzieżowy był sponsorowany. On nie jest sponsorowany, ale przez rodziców najczęściej. Prawda? Natomiast sport zawodowy zupełnie inaczej. I tu jest kwestia odwrócenia tych proporcji. Okrąglak, bo też, o to też chciałem zapytać, bo to też często się w dyskusji jakoś przejawiało. Był pan za tym, żeby jednak go remontować, czy jednak budował pan nową halę? No ale jest remontowany i już nie ma dyskusji, więc no, co zrobimy. Mhm. Ale pan był za, prawda? Pan był wtedy za. Pytam tak, o to, bo szukam też tych różnic, a myślę, że tu będzie różnica. Prezydent, no różnica, wie pan, no, powiem tak, no prezydent Ryszard Zembaczyński, Platforma Obywatelska, w której startował 4 lata temu, także mój szanowny konkurent, mieli w programie to remont tego okrąglaka właśnie w takiej formule, w związku z tym to zostało w tej kadencji zrealizowane. Dziękuję. Tak. Nie można mówić o gospodarności, jeżeli się głosuje, a tak zrobił Ociepa, pan Marcin Ociepa, głosując za remontem okrągleka wyłącznie ze środków własnych. To znaczy zagospodarował 30 milionów z budżetu z miasta, nie sięgając po środki zewnętrzne na okrąglak, mając taką możliwość szukania tych środków na zewnątrz. Znaczy, to w imię pewnej idei. Radny to, ma szukać. Radny zagłosował za tym projektem uchwały. I dzisiaj te 30 milionów złotych jest wydawane na okrągłek, mogłoby być wydane w części przynajmniej na polski sport, na ten właśnie sport młodzieżowy, który dzisiaj boryka się z problemami braku pieniędzy, ale również problemami braku dobrej bazy, bo Toropol jest w fatalnym stanie, tam ćwiczą młodzi ludzie, ćwiczą dzieci. Pieniędzy na remont Toropolu nie było, zdecydowano ale właśnie już są, o tym na przyszły rok, tak, okay. Ale zdecydowano, Marcin Ociepa zdecydował, głosując na sesji Rady Miasta, że te 30 milionów na okrąglak przeznaczy, pozbawiając tych pieniędzy inne instytucje miejskie, również kluby sportowe, więc dobry gospodarz w ten sposób nie działa. Dobry gospodarz myśli o tym, jak powiększyć tą pulę pieniędzy i jak zadbać rzeczywiście o tych, którzy mają takie potrzeby, tak żeby każdemu dać się móc rozwijać. Też jestem w związku z tym przeciwnikiem tego, żeby stawiać tylko na jedno, bo klubów sportowych mamy zbyt dużo. One osiągają różne wyniki sportowe. Dzisiaj chwalimy się piłką ręczną, hokejem. Za rok, dwa możemy chwalić się piłką nożną. Dlaczego nie? Siatkówką żeńską choćby. Więc tu musi być polityka mądra, oparta o dofinansowanie wszystkich, ale to podkreślałem, bo po raz kolejny powiem, tak jak w wypadku Centrum Miasta spotykałem się z przedsiębiorcami, z mieszkańcami, tak i w wypadku sportu spotykałem się z działaczami sportowymi, z sportowcami, dyskutowaliśmy o tym, jak tą sytuację sportu w Opolu poprawić i oni podkreślali, jak brak dialogu ze strony Urzędu Miasta w stosunku do nich. Urząd Miasta ich nie pytał o zdanie. Myślę, że warto ich spytać o zdanie, warto ich wciągnąć mocniej w gremia decyzyjne, nie tylko żeby byli na takiej zasadzie, że są, ale żeby rzeczywiście ich głos był brany pod uwagę. I oczywiście to mówię cały czas w czasie kampanii wyborczej, w tym tygodniu nie zmieniłem zdania, tak jak kolega. Cały czas przez kampanię wyborczą mówię o tym, że trzeba zwiększyć finansowanie sportu. Dzisiaj finansowanie sportu w Opolu jest na niskim poziomie, więc i więcej dla klubów zawodowych, i dla drużyn młodzieżowych. Drużyn młodzieżowych, które w zasadzie finansowane są z korkowego, to jest 600-700 tysięcy złotych. Wszystkie te drużyny młodzieżowe mówią o tym, że to są pieniądze niewystarczające. Jeżeli chcemy mieć sukcesy w sporcie zawodowym, musimy postawić na to, aby też młodzież miała możliwość się kształcenia. Do tego również jest potrzebna dobra baza sportowa. O modernizację tej bazy sportowej na pewno zadbam w najbliższych 4 latach. Okrąglak? Bo pan mówił o tym, że to był błąd, pamiętam. Sposób sfinansowania to jest błąd. Tak jak podkreślam, no to tacy gospodarze jak Marcin Ociepa zabrali te pieniądze z innych zadań. Szkoda.
bo przecież jest centralny program modernizacji tych obiektów. Miasto składało wniosek, on został odrzucony, ale można to ponowić, bo jesienią znowu ten program rusza. Tutaj zwyciężyły kwestie wyborcze, żeby przed wyborami jeszcze przystąpić do tego remontu. Spieszono się z przetargiem, spieszono się z wydatkowaniem tych pieniędzy. Marcin Ociepa uważa, że wszystko jest okej, że to prezydent, a on tylko podniósł rękę. Jeżeli on się tak zbywa, no to dajmy mu się powiedzieć. Tak, bo pan tak dalej debatuje ze sobą, kontruje sam siebie. No, jeszcze raz powtórzmy. Okrąglak był w programie wyborczym Platformy Obywatelskiej, z której startował i przez 12 lat był tym członkiem tej partii Arkadiusz Wiśniewski, a przez 3 lata, czyli ledwie rok minął, odkąd pan nie jest w zarządzie miasta. I między innymi temat Okrąglaka to był temat chyba, który nie pojawił się zaraz po pańskim wyrzuceniu z ratusza, tylko był przygotowywany wcześniej i brał pan w tym udział, tak, jako członek zarządu miasta. W związku z tym ja bym w ogóle nie odsuwał ciebie tej odpowiedzialności, ale żeby doprecyzować, został złożony wniosek, on został odrzucony i prezydent miasta podjął taką decyzję, żeby jednak tę inwestycję zrealizować. Myślę, że oczywiście łatwo się dzisiaj mówi z perspektywy ciepłego gabinetu w NTO o tym, jak można by było zrobić. Natomiast fakty są takie, że Okrągla się sypał. Straż Pożarna konsekwentnie odmawiała organizacji tam kolejnych imprez. Wszystkie, które tam się odbywały się warunkowo. Naprawdę podziwiam tych, którzy brali na siebie odpowiedzialność za ewentualną katastrofę budowlaną na tym obiekcie. I prezydent, który zresztą pan poparł, podjął taką, a nie inną decyzję. No ze śmiechem słucham tego, ale zaraz. To już tak na koniec, bo moglibyśmy się... Bo ja ze śmiechem słucham tych tłumaczeń Marcina Ociepy, bo on rzeczywiście sam ze sobą zaczął w tej chwili debatować i nie odpowiada. Unika odpowiedzialności za decyzje, które podejmuje, nie chce się do nich przyznać. Znaczy, że wstyd mu za tę decyzję. Szkoda, że tak. Przecież mógł powiedzieć, głosowałem za tym, żeby przeznaczyć 30 milionów złotych na remont Okrąglaka. Mógł powiedzieć. Nie wiem, czemu też tak wypomina mi tą Platformę Obywatelską. Był 4 lata w koalicji z Platformą Obywatelską. Do ostatnich dni się zapierał przed zerwaniem tej koalicji. No nie chcę jakby brnąć w jego niedojrzałość. Ja jakby wiem, czym się zajmowałem przez ostatnie lata. Ponoszę w pełni za to odpowiedzialność. Ocenili to wyborcy w pierwszej turze wyborów. Dali mi możliwość walki dalej. Zachęcam ich do tego, aby w niedzielę. To jeszcze pan będzie miał taką okazję, ale ja muszę przerwać, bo już dochodzimy do tego finału powoli, ale chciałem jeszcze trochę zapytać, zanim oddam wam panom głos, żebyście państwo sobie, panowie mogli sobie zadać pytanie. Natomiast chciałem zapytać, co po wyborach, tuż po, bo będziecie musieli rozmawiać. Tak? W tej kampanii padały mocne słowa, było wiele ataków, powiedziałbym, obrzucaniem błotem też było. Natomiast no, po tych wyborach musicie siąść ze sobą i rozmawiać. Będą takie rozmowy? Czy jest taka możliwość, ja tylko skończę, że na przykład jeden z panów jest prezydentem, a drugi zostaje jego zastępcą? Pan widzi taką możliwość? Na pewno będę miał ofertę dla Marcina Ociepy. Zobaczymy, czy ją przyjmie. Zobaczymy też, jak będzie w niedzielę, bo przecież nie można dzielić skóry na niedźwiedziu. Natomiast ja absolutnie cały czas mówię o tym kształcie samorządu, który ja widzę jako kandydat bezpartyjny, człowiek, który chce postawić na pole, w którym rozwiązuje się sprawy, a nie walczy się z poszczególnymi partiami albo wytyka się przynależność do tych czy innych partii. Jestem gotów porozumieć się z każdym środowiskiem, żeby konkretne sprawy załatwić tym środowiskiem Polski Razem Jarosława Gowina, które Marcin Ociepa reprezentuje. Także absolutnie szerokie porozumienie. Mówiłem również o składzie zarządu miasta, który mógłby zawierać w sobie taką reprezentację różnych środowisk. Wiceprezydent Ociepa u pana może być? Fachowym. Może być wiceprezydent? Tak zastępca mówię, formalnie. Tak jak mówię, mamy w niedzielę wybory. Skóry na niedźwiedziu nie chcę dzielić, natomiast ofertę dla pana Marcina Ociepy współpracy absolutnie mam. Po wyborczym oczywiście. Pan Marcin, też o po wyborach już. Też mam ofertę współpracy. Nie, w zarządzie miejsce będzie czy nie? Ja to już mówiłem panu Arkadiuszowi, ja mogę to powtórzyć. Uważam, że absolutnie, jeżeli tylko nie damy się wciągnąć w taką bardzo negatywną, brutalną kampanię, której mamy przebłyski, to absolutnie ta współpraca nie tylko jest skazana, ale i konieczna dla dobra miasta. W związku z tym ja mogę na pewno zadeklarować, że jeżeli tylko tak zdecydują Opolanie i będę prezydentem miasta, ja zapraszam Arkadiusza Wiśniewskiego do współpracy, bo nie chciałbym sprowadzać tego do sporu personalnego, bo tego w istocie nie ma, więc kwestie programowe to są kwestie, które na pewno da się
tak przygotować, żeby to była oferta najlepsza dla mieszkańców i ostatecznie, żeby to była, żeby realizacja tej oferty przyniosła wzrost i kulturowy, i ekonomiczny naszego miasta. Miejsce w zarządzie będzie dla pana Wiśniewskiego, jeśli przegrał? Znaczy jeśli ja, przegrał. Ja konsekwentnie odmawiam podawania personaliów, bo myślę, że to by było trochę nieeleganckie, jednak przed rozstrzygnięciem wyborczym podawać, to by był zastępcą. Natomiast na pewno są obszary, gdzie Arkadiusz Wiśniewski by się odnalazł i ja do tej współpracy zapraszam. A jakie obszary, jak już tak mówimy? Marcin, to teraz Marcin nie rozstrzygajmy. Marcin Ociepa dużo mówił o TBS-ie, więc kto wie. Natomiast absolutna otwartość na współpracę, rzeczowość, nawet pomimo tych przytyków personalnych, które tak niedojrzale pan Marcin w tej debacie formułował. O sprawach chcę debatować, załatwiać problemy Opolan i do tego rzeczywiście potrzeba szerokiej koalicji, na którą jestem otwarty. Ja wierzę, że z pana Arka zejdzie to ciśnienie, które teraz obserwujemy, takie wyborcze, agresywne i że po wyborach jakoś to się ułoży jednak. Wierzę w ludzi. No, to tak pozytywnie na koniec rozumiem. Tak jest. I to teraz jeszcze to ostatnie pytanie, bo chciałem, panowie chcieliście sobie zadać, rozumiem, ale też bym prosił tak. O takie bardziej, wie, to o czym prosiłem na początku, nie będę mówił, żeby było, ale to okej, okay, no to pan Marcin na początek, jeśli mogę prosić. Na pana Arka pytanie, ciężkie. Ja zapomniałem o tym, że trzeba zadać pytanie, więc bardzo proszę. Pan Arek, nie, widzę, że pan Marcin tak bardzo się przejął formą dyskusji, nie merytoryką, że rzeczywiście nie przygotował się. Natomiast niepotrzebnie, nie. Ja usłyszałem o tym pomyśle tej fabryki samochodów elektrycznych, więc jakby ja mimo wszystko szukałbym konkretyzacji tego pomysłu, bo on jako żywo przypomina mi troszeczkę ten pomysł tych tramwajów. Tadeusza Jarmuziewicza, który zresztą poparł Marcina Ociepę tak chętnie zaraz po tym jego odpadł z wyborów. Więc ja jeszcze raz chciałbym o to zapytać. Te samochody elektryczne za 8 lat, droga dojścia do tego. Tak, panie Arkadiuszu, serdecznie zapraszam do zapoznania się z opracowaniami naukowymi, a przede wszystkim z doświadczeniami. Otóż samochody elektryczne są nowością na rynku motoryzacyjnym i tak się składa, że każde przedsiębiorstwo produkuje, czy stara się, będzie produkować własne samochody, w zależności od marki. Natomiast tak się zdarzyło, że naukowcy w Stanach Zjednoczonych opracowali i uwolnili patenty w ramach Tesla Motors. I te patenty Tesla Motors to są patenty, które można dzisiaj wykorzystać, które są z powodzeniem wykorzystywane w Europie. Ostatnio taka fabryka została otworzona w Austrii. I ona dzięki temu, że zebrała wokół siebie doświadczenia właśnie szkolnictwa średniego, o którym mówiliśmy, uczelni wyższych, obudowana została centrami badawczo-rozwojowymi i to sprawiło, że przyniosło takie, a nie inne efekty. Bo oczywiście to nie prezydent miasta buduje fabryki, ale przygotowanie takiej oferty, skorzystanie z tego typu patentów, wysłanie takiego sygnału do świata biznesu na pewno może przynieść to rozwiązanie. Więcej wiary i optymizmu. Teraz, pytanie mogę teraz nie, to już tak? Zostawmy, bo już mam pytanie się rozwinął. Ciekawe, gdzie te auta jeżdżą, tak, elektryczne, te budowane z tej fabryki w Austrii. Które to miasto w Austrii, panie Marcinie? Ale to umówmy się. Panie Marcinie, które to miasto w Austrii? Ja wiem, że pan jest trochę ode mnie starszy, ale te 5 lat nie uzasadnia takiej krótkowzroczności, bo jednak doskonale panie Marcinie, ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. Proszę być uprzejmy odpowiedzieć na pytanie starszego człowieka. W którym to mieście w Austrii? Bardzo, bardzo starszego. W którym mieście w Austrii? Przepraszam, ja nie, natychmiast panu odpowiem, jak tą nazwę sobie sprawdzę. Okej, okay, dobrze, ale to już są pytanie. Okej, to właśnie. Chyba, że pan zarzuca, że to jest nieprawda. Nie, to jest pytanie, panie Marcinie. Ale to już się tak czepiamy takich. No okay, właśnie. Dobra. Więc to jest jakby, to jest jedno. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, to myślę, że można spróbować wydobyć od pana Arka w końcu jasną deklarację, jak widzi sobie współpracę z jednostkami pomocniczymi miasta Opola, z radami dzielnic. Udało się utworzyć 9. W kolejce czekają 4 wnioski na kolejne dzielnice, także w centrum miasta. I tu były pewne niekonsekwencje, jeśli chodzi o wypowiedzi, także pański partner Patryk, jak i generalnie Rady Dzielnic krytykował. Wiele można wypowiedzi znaleźć w internecie, prześmiewczo złośliwych. I pytanie, jakie jest pańskie stanowisko, jeśli chodzi o rozwój tej idei upodmiatowania mieszkańców? Bo to, że wy pan... To pan pytanie cieszy, zadaje, czy pan dyskutuje? Ostatnio, skończę. Nie, bo pytanie już padło, to ja bym chciał odpowiedzieć. Dajmy jeszcze, bo to, że wielu członków Rady Dzielnic kandydował z różnych list,
To jest jakby jeden aspekt, bardzo dobrze, natomiast to jest bardziej złożony problem i liczę na pogłębioną odpowiedź. Tak, pan Marcin zadaje pytanie od razu z tezą, czyli żeby rzeczywiście sam z sobą dyskutuje, bo zadaje pytanie, potem na nie odpowiada i to jest moja odpowiedź. Na dodatek posługuje się nieprawdą, mówiąc o jakichś wypowiedziach krytycznych wobec rad dzielnic z mojej strony. Więc no jakby cały czas próbuję w tej dyskusji potwierdzić to, że przez dyskutować sam z sobą. Natomiast nie, tak jak powiedziałem, to jest najmocniejsza część, jedna z najmocniejszych części naszego programu i udowodnili to ludzie. Ci ludzie, którzy zagłosowali na nas w wyborach i na kandydatów z rad dzielnic, którzy reprezentowali mój komitet w wyborach. My przez ostatnie miesiące intensywnie współpracowaliśmy z radami dzielnic, spotykaliśmy się z mieszkańcami, z członkami tych rad dzielnic. Dzisiaj kolejne takie spotkanie mam choćby w Groszowicach, więc ta praca cały czas trwa. To są bardzo ciekawe środowiska, na które warto stawiać. Łukasz Sowada, atakowany przez Marcina Ociepę, jest członkiem takiej rady dzielnicy i ten Łukasz Sowada dzisiaj, jutro zacznie swoją karierę radnego miasta. To pokazuje, że warto, że można, że również Opolanie doceniają i tamtejsze środowiska tą pracę tych rad dzielnic, więc trzeba to kontynuować. I ja na tą bliską współpracę jestem absolutnie nastawiony i dałem tego dowody. I cieszę się również, że docenili to Opolanie, bo naszych kandydatów poparli. Rzeczywiście, jeszcze raz podkreślę, w okręgu, w którym mój komitet uzyskał najwięcej głosów, to jest okręg, w którym jest najwięcej rad dzielnic i przedstawicieli rad dzielnic i tam mieliśmy takich kandydatów. Bardzo panom dziękuję. Oczywiście dziękuję. Obserwatorom również, że z nami byli przez ten długi czas. Pozdrawiam wszystkich. A możecie państwo tak na sam koniec uścisnąć dłoni? Pewnie. Da się? O, dzięki.